No to, no to jazda. Cześć Sebastian. Wstąpił błąd sieci. Nie chce mi mojego własnego streama odpalić. Ty serio, nie chce mi mojego własnego streama odpalić. Nie wiem, o co tu chodzi. Monka! Wystąpił błąd sieci. Spróbuj ponownie. What the shit? Mogę wejść z trybu incognito. Mam wszystkie jakości do, więc to się liczy. Ale dalej. O chuj chodzi? Dlaczego mi to wyskoczyło? Ale anyway. Wracamy do miejsca, z którego skończyliśmy, czyli ostatnio byliśmy na wraku statku, poznaliśmy pewną część historii Mii Winters i jej interakcją z dzieckiem zwanym Evelyn, czy też Evie, która to zdaje się być źródłem moldu. No i zobaczymy. Teraz trzeba uratować Ifana, przemierzyć wrak statku. Cześć, Triples. Okay, pamiętamy, że tutaj nie mamy nic. Nie mamy nic, nie mamy nic. Cześć, Itsuro. By the way, trochę stream się spóźnił przez to, że zmuszony byłem. Wykonać update pewnej gry, która może być dzisiaj streamowana po rezydencie, a która może zawierać wodę, środki poruszania się po wodzie, wyspy, cześć, cześć Skidy. Jeżeli odpowiedzieliście Zelda The Wind Waker, to nie, zła odpowiedź. Nekrotox E, niszcz murk.org na modę Bioeri E, uć wyidacji os E, przed wymaga w tymce umieścić próbkę w zbiorniku z nekrną. Super, dobrze wszystko wiem. Fantastycznie. Draft. Jo, piroty, tak jest, Sea of Thieves, wielki powrót dzisiaj, będzie pływane. Planowo, jeżeli nic się nie zmieni. Ruszy, witam serdecznie. Mega Man ZX Advent, nice. Ja bardzo dawno temu nie grałem w Adventa, bardzo chętnie bym sobie pogrywał znowu. Kolejny Hemfluid, ich mamy dużo. Ale też amunicję do pistoletu maszynowego, czyli sam pistolet również musi gdzieś być. To jest ten laptop, na którym nagrywaliśmy wiadomość dla Ifena. On nie działa. Duki, duki, du. Więcej ikonek przeników Wislao. Dzięki zabity skidy. Zabity skidy, nie, żywy, żywy. Żywy skidy, to robimy. Nie zabity, żywy skidy. Ja wolę być zabity. Ja dostałem, słuchajcie, od rodziców wiatrak, więc bless. Teraz już żadne upały mi nie sprawi. Taki wiatrak na biurko. On mi teraz sobie chodzi. Grilla i był kiełbaski. Ja mam mieć grilla z tym razem, jak będę urodziny. Mam podłącznego pada i mi wibruje. Pozwolę go sobie odłączyć. Ale się spukłem, bo mi coś zaczęło wibrować, Boże!
z Windy, z której korzystaliśmy jako Mija z przeszłości, Past Mija. A ja... Chyba się jeszcze nie chwaliłem. Znaczy, na pewno chwaliłem się, że gram. Breath of the Wild jest tak kurwa dobre! No, jest tak dobre! Ja... Nie wierzę, że ta gra jest tak dobra. Po prostu... Jep, kupiłem Switcha, mam Zelda i Zelda jest super. Żeby to... Ten do Switch, którego dostałeś tu chłopaka swój... Jeżeli to jest jakiś referens, to ja go zupełnie nie rozumiem. Nie, to jest Switch, który kupiłem sam własnoręcznie. Własnymi ręcyma. Nintendo Switch. Bomby zdalne mamy. Tak czy siak, Switch jest posiadany, kajuta kapitana, tutaj jest machine gun. I on też fajnie by był, jakby był posiadany. Tu mamy klucz krzyżowy, tu mamy mapę statku. Ja nie mamy żadnej, no dobra, żadnej broni, to byłoby trochę kłamstwo, ale tych broni też nie mamy jakoś bardzo dużo. Jedną bombę. I niestety zdaje się, że... Z Soyboyem i Switchem, a to nie rozumiem, nie, przepraszam, jestem boomerem. Biorę sprawkę, że Sevik ma żonę, tak? Kogo? Wiecie, to, że jestem w związku, nie oznacza, że mam żonę jeszcze. Ale jeżeli chcesz mnie z kiedy wyprowadzić z błędu, to proszę, bo ja sam jestem ciekaw. Ty za młody. Wczoraj, jak oglądałem, właśnie, jak już to o tym mówiłem, szeroko oglądałem z moją dziewczyną film. Kurwa, okropny, straszny, do dupy film. Jakoś tak weszliśmy na temat lodów, ekipa. Ja tak mówię do niej, że te lody to od tego Freeza, youtubera. A ona mi, że to tak strasznie boomersko zabrzmiało. Od tego Freeza, youtubera. Więc ja po prostu zaakceptowałem już to, że boomerowacenie jest rzeczą, która się odbywa. Kabel jest spalony. Mieliśmy zapasowy, ale zużyliśmy go naprawdę na laboratorium na trzecim poziomie. Maszynownia numer 2. Okej. Okay. Czyli tak, potrzebujemy kabla i bezpiecznika. Dwie rzeczy. Mnóstwo mamy różnych mrożonych. Albo freeze! Freeze! Dobre, doceniam. Mamy nóż. Knysza mamy. Darki Brando na ratunek. Przydałby mi się pistolet. Okej, tu jestem bezpieczny. O nie, to znowu kwas. Chodzi o operacji specjalnych, no to już wiemy, tu byliśmy w tym pokoju. Jak są nasze hapeki? Ja nawet nie wiem, jak są nasze hapeki. Freezeman. Masakra. Człowiek po prostu w pewnym momencie... Znaczy, jest nawet kwestia tego, że trendy idą do przodu, tylko po prostu człowiek z pewnych rzeczy wyrasta. On się wyrasta, no pewne rzeczy już po prostu przestają go w pewnym etapie życia interesować. To nie jest kwestia moim zdaniem wyrastania, tylko po prostu kwestia tego, że może trochę też, ale po prostu
Evie's Upstairs, no. Są pewne rzeczy, które... odpowiadają po prostu teraz innej grupie wiekowej, więc no wiadomo, że po prostu te zainteresowania w pewnym momencie no człowiek nie będzie za nimi nadążał i tyle. Lody sywaliony urlopowe. Zamrozimy, słuchajcie, zamrozimy. Zamrozimy wodę. Będzie taki lód. Owiniemy w sreberko i będziemy sprzedawali jako lody cywalionu. Może być. Pasuje, mam nadzieję, że pasuje, bo nie idzie się nic więcej. To są zmoldowane drzwi, ale o, możemy je otworzyć. My tu już byliśmy zresztą. Kurwa! Chodź tu. O, okej. Okay. O. Chciałbym najpierw znaleźć broń, ale ja nawet nie wiem, czy my tu znajdziemy broń. Wejdźmy tutaj, wejdźmy na drugie piętro, pozwiedzajmy. Tutaj na razie moldedy są w miarę w takim stanie, że krzywdy nam nie zrobią, chyba. Przecież to cholera wie. Fuck. Fuck. Okej, okay. Udało się. Otwarte. Co my tu mamy? Mnóstwo kwasu. Czyli da się dużo rzeczy otworzyć, ale... Kirby... Ultra chyba. Wydaje mi się, że Ultra ma więcej kontentu. A, bo tu jest ten. Tu jest odpowiednik tych obrazów. Okej, okay. Po prostu trzeba spojrzeć na drugą stronę i to tak poukładać. Dobra. Możemy przejść. On jest chyba w ogóle martwy. Nice. Ładna bomba. Dobrze posadzona. Ale naprawdę chciałbym znaleźć jakiś pistolet. Nie machine gun, tylko pistolet. Cześć, samuraju. Kapitalna bomba kapitańska. Jest, jest. Chodź tu. Dobra, kolejny gryzie piach. Another one down, another one bites the dust. Czemu ja tak skaczę? Czasami to ja siebie nie rozumiem sam. Rockman Tyson. Pod tą nazwą nie. Może jeżeli był pod jakąś inną, to wtedy tak. Klucz do szafki kapitana. O! That's what I'm talking about. Weźmiemy zaraz machine guna i będzie lepiej. W okazji zrobię sobie silnego first aid meda. A teraz tak. Ma być ponoć następny Mega Man. Niepokoi mi są ponoć. W tym sensie, że dobrze by było wiedzieć, czy na pewno. No
Ja zapiszę, ja będę często chyba zapisywał, bo ja się czuję bezbronny na razie. Boże, jakbym ja kojarzył słowo Tyson po japońsku, no na pewno coś znaczy. Ja za mało oglądam anime i hololive'ów. Żeby ten rozumieć japoński, niestety. Personal 5. W ogóle robię format laptopa od jakiejś 15 chyba. Dwie godziny jest testowanie ustawień ze stanu początkowego i mam 42%. Długo trwają te formaty. Może jakiś porządny się zrobi i mi trochę zrewitalizuje lapka. Ja słyszałem te kroki, więcej mi nie trzeba, żeby wiedzieć, o co chodzi. Fuck off! Fuck off! Jestem bezbronny! Jestem bezbronny, proszę nie buliować! W samą porę. W samą porę. W samą porę. O Boże. O Boże. Okej, okay, mamy broń. Jesteśmy ustawieni w miarę. Na razie. Czekajcie chwilę, bo jest jedna rzecz, którą chciałem sprawdzić. Rec room na pierwszym piętrze, okej. Okay. To jest miejsce, w które chcę się udać dalej. I teraz zostało nam tak naprawdę pozwiedzanie wszystkiego, co jest za korozywami zamknięte, skoro już mamy karabin. Wojna lub wojny, o! Marne prawo, okej. Okay. Myślałem, że on jeszcze żyje. Okej, okay, raczej nie żyje. No, na pewno musimy zdobyć ten. Na pewno musimy zdobyć komponenty do windy. Wydaje mi się, że możemy iść już do sterowni. Tam odkwasić i zobaczyć, co tam jest. Wydaje mi się, że tam mogą być rzeczy ważne. Szukaj etanka. Ale tylko mi się wydaje. Zobaczymy, czy... Czy dobrze mi się wydaje. Na pewno z uzyskaniem dostępu do broni gra też na to reaguje i będzie mi dawać więcej przeciwników. A! No tak, bo ten jeden webshot był taki podejrzany. Ty, w ogóle nie mogę tych drzwi otworzyć w żaden sposób, czyli trzeba przejść tędy. To chyba było nasze niefortunne starcie z Eevee. Tutaj obserwowaliśmy, jak ten cały statek idzie do piachu. Mamy. Ja wiem, co tu będzie. Ja pamiętam, co tu będzie, jak będziemy wychodzić, okej. Okay. Nawet niekoniecznie, jak będziemy wychodzić, tylko to już tu jest. Big Changus. Changas. Big Changas. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No! Fucker! W sensie ten, faker! Trzy
trzy bomby wytrzymał. I nie więcej. Dobrze. Dobrze. Mam jeszcze jeden ten. Mogę zrobić jeszcze jednego dużego meda. Dobra. Zgit. Tego nie mogę odblokować, więc dalej będę miał powrót przez łazienkę. Nie spodziewam się, żeby był to powrót przyjemny. Jest kolejny korosiv, czyli kwas. Trochę ammo może jakieś... Nie. Nie ma co liczyć. Jedyne ammo, które mogę zrobić, to zobaczyć do pistoletu, którego nie mam. Tu jest kabel, który mogę wziąć. Został nam bezpiecznik tylko. Tylko jedną bombę wybuchową. Co mnie nie urządza praktycznie w ogóle. Fajnie by było, żeby dzisiaj... Raczej nie skończymy. O Boże, niechcący nacisnąłem kontrol. Dim, cześć Dim. Fajnie było, żebyśmy dzisiaj skończyli tego rezydenta, ale wiem, że to jest mało prawdopodobne. Niestety. Teraz bijamy na dół. Podłączę już kabel. Zejdę na pierwsze piętro, bo tutaj... O, okej, okay. Chipshot. Taniocha. Taniocha! Ja jeszcze nie wyszedłem z tego. Kurde, jeszcze kolejny. Zrobię sobie te hemfluidy, bo one się przydadzą. Dzisiaj może kończymy, może. Najpierw... Trzeba przeżyć, a to jest trudne, biorąc pod uwagę, ile... syfu się dzieje, psychostymulanty. Bez sensu. Drzemka w sypialni, śmiech mojej dziewczynki. Klarka zje do czarny potwór. Kryjówkę. Apteczka, super. Nie potrzebowałem w sumie teraz w tej chwili. Po prostu osiągnęliśmy pewien poziom zgrania, który pozwala mi... wiedzieć, co myślisz. Czy w środku jest jakiś syfiarz? Okej, w środku mamy przede wszystkim amunicję, więc żyjemy, wracamy jakby do gry. Z plecak, ostatni. Także mamy też trochę więcej miejsca do pakowania rzeczy. Jest więcej bomb. Okej, super, jesteśmy... Dobry wybór był z tym, żeby tutaj wejść. Ja to tym bardziej bym chciał, Dim. Ha, ha, ha. Nie byliśmy w sypialni. Forever horny. Yes. Zdaje się, że nic tu nie ma. Zdaje się, że nic tu nie ma. Droga Janet. Mamy na pokładzie pasażerów, parę z małą dziewczynką, krewni kapitana. I ojciec spojrzał na mnie krzywo, jak próbowałem ten... Kapitan mówi, że nie ma żadnej rodziny.
książka, że nic tu nie ma. Są tylko pomieszczenie gospodarcze po drugiej stronie. No i Mean Team, zostały nam jeszcze trzy gry z samym łącznie. Wow! Jest i pistolet. Gdybyśmy tutaj poszli wcześniej, to byśmy mieli broń. Such a doofus. Okay, czyli mamy trochę więcej możliwości. Teraz mamy całkiem dużo możliwości. Mamy aż trzy bronie. To jest, myślę, więcej niż wystarczające. Nie musimy się bać o nasze zdrowie, życie. Tym niemniej... Dalej nie mam bezpiecznika. I to jest problem, bo nie wiem, gdzie jeszcze moglibyśmy wejść, żeby go pozyskać. Tutaj jest jakaś kłódka, ale nie mam żadnego klucza, żeby jej otworzyć. Gdzie jest bezpiecznik? Gdzie może być bezpiecznik? Czy ja mogę stąd zejść niżej? To jest też pytanie ważne. No! Bezpiecznik. Mamy bezpiecznik, wszystko... Wszystko gra. Boże, ale to było randomowe. Chodzę, klikam, o, bezpiecznik, holy shit, poggers. Czy mogę wrócić windą teraz? To jest pytanie. Tak, mogę. Mogę wrócić i mogę ją od razu naprawić, czyli jest gigapog. Super, możemy jechać wszędzie. Tutaj sobie przejdziemy się do pokoju gościnnego, żeby zapisać. I lecimy na... piętro S2. Bo wydaje mi się, że gdzieś przegapiłem cutscenkę, w której jest pokazane, gdzie Ethan jest. I nie wiem, gdzie ja to zrobiłem. Gdzie jest w ogóle więcej miejsc do użycia kwasu, bo mamy aż trzy butelki. A wydaje mi się, że większość rzeczy, które... chciałem, żebyśmy mieli ogarnięte, to już mamy ogarnięte. Wzięte. Chyba, że na S2 jest tego więcej. Ja chciałbym z Mega Manu, żeby w końcu wyszedł X-Corrupted. Gdzie jest walony X-Corrupted? No i tu mamy... O! Amunicja, to dobrze wróży. A tam na górze jest chłop. Silny chem. Długo mu schodziło umieranie, nie podoba mi się to. Bomba zdalnie sterowana. Ciekawe, czy będzie kolejny Big Chungus. Fuck off! Jest ten chłop.
Ale... He's confused, but he's got the spirit. Mam w sumie dwie apteczki. Mogę użyć jednej. Hop! Jak skoczył. I znowu skoczył. Niesamowite. Cóż za skoczek. Nie chcę mi się marnować na niego czasu. Te bomby podpowiadają mi, że tutaj będzie wielki chłop gdzieś. Bo inaczej nie dawaliby tylu bomb. Na pewno jest tank. Był tank. Jest! Jest Chungus. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Bum! Odkładamy kolejno. Chodź tu. Bum! Źle skręciłem. Odkładamy kolejno. Bum! I kolejno. Mamy ich sporo. Jeszcze trzy... A nie, on już zdechł, dobra. Łatwo. Ostatnio wydawało mi się, że zajął trochę więcej, no ale cóż. Chungus dead. Że zostało nam jeszcze trochę do... Jest niewykluczone, że może być drugi Chungus. I tu jest kolejne coś, co można odkwasić. No tak, moneta, teraz się bardzo przyda. Jest, jest bully. Tu do ładowni zejdziemy, bo tu zdaje się, że coś może być. Tak! Kolejna szafka, którą można potraktować kwasem, więc tu są te wszystkie rzeczy. Bomba, bomba. Bombastic, Mr. Fantastic. Nie, Stephen! Ethan? Ethan? E? To Jack! Jest Zoe! Hell, I never would have if I could have helped you. What do you mean? I'm no killer's son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas. Jesteś pewien, że Lukas nie jest zabójcą. No tak, czyli Evelyn zainfekowała Bakerów moldem. She just she forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her and you can't resist the urge to. You're a different person after that. Hmm. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key. All right? You okay, okay. Her. You stop her. Dobra, dobra. Cool. Spoko, Marguerite już jest uwolniona. Ty Jack też powinieneś być. Zostałeś rozwalony na kawałki. Zoe se stoi, czeka na pomoc, mam nadzieję. Okay.
I told you I'm not gonna hurt her. Don't you dare. Now what? You're not my mom. No, Ethan, wstawaj, Ethan. Ethan. Okej, Mia zrobiła dobrą robotę. Żyjemy. There's no time. You have to get out of here and find her. O. Mamy grzyba do spalenia. I ta zaszyta ręka, niesamowite. Dobra. Ethan. O! 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 Ani. Ja nic nie mam! Nic! Nie mam! Bitch. Gdzie są moje rzeczy? Jak oni mogli coś z tego rozczytać? Nie mogę, to jest Jour w sumie. No dobra, niech będzie. Napisy growe mi podpowiadają, wierzę napisom. Wyłazimy ze statku. Chyba damy radę dzisiaj, wiecie? Chyba damy radę. Przed nami jest ostatnia lokacja w sumie, taka duża. Mianowicie mamy przed sobą kopalnię soli, która tu jest. Czyli jak Aziz Tradition kończymy w jakiejś takiej fabryce, w takim fabrycznym nastroju. Jest kopalnia soli, więc też jest to coś w ten deseń, powiedzmy. Jak sekretne laboratorium w jedynce, Nest w dwójce. Tam chyba ta fabryka w trójce oryginalnej i Nest dwójka w remake'u. Nie będę spoilerował dużo, ale powiem, że nawet Village utrzymuje ten trend. Kopalnia soli Abercrombie. Stymulanty. Obserwują nas z helikoptera. Tu jest jakiś heli. Zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports he's in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. Okay. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat. Shoot to kill. Przekaz jakiejś jednostki. Tu możemy jeszcze... Ship Swamp Lab, okej. Okay. Zrobić zakupy, jeżeli tego nie zrobiliśmy, jeżeli mamy jakiś ten. I tutaj mamy te rzeczy mili, więc możemy się uzbroić ostatecznie. Jakie będzie nasze ostatnie... Jakie będzie nasze wyposażenie? Na pewno granatnik. Myślę, że się przyda. Na pewno strzelba. Czy to jest ta... Tak, to jest ta strzelba upgrade'owana. Posortuję w ogóle to wszystko. Bomby się mogą przydać. Pistolet. Boję do strzelby. Czy ja chcę brać pistolet maszynowy?
Czy tego już nie będzie za dużo? Co, na razie schowam w takim razie chyba granatnik po prostu. Chociaż mamy to, to, to. Sterydy. Sobie od razu możemy połączyć. Prostrzelniczy, to też chcę połączyć. Mamy trochę więcej amunicji, moneta. Okej. Czy jest jeszcze coś? Na pewno chcę zioła. Tą jedną dodatkową apteczkę. I te dodatkowe chemikalie. I na razie zdaje się, że to by było na tyle, że to jest pełne nasze wyposażenie, z którym będziemy przemierzali kopalnię. Zrobię tutaj dwa zapisy na wypadek, jakby ten loadout, powiedzmy, się nie sprawdził, no to tu wrócimy. Ale powinien. Tu jest już ten etap gry, który z tego co pamiętam daje nam więcej niż to potrzebne zapasów. Tu jest amunicja do Magnuma, której tak naprawdę nie potrzebuję. Kolejne chemsy. Nie będę korzystał z Magnuma w tym przejściu. Mam za mało monetek. Za mało monomonetek na Magnuma, a na pewno by pomógł. O proszę, tu są już koledzy. Fajnie działa ta bomba na zgrupowania tych zombiaków. To tutaj pewnie też by fajnie podziałała. Mam być szczery. No nawet nieźle. Wezmę tą ulepszoną amunicję może. No i widzicie, że to nie jest aż takie proste, nawet z zasobami, które mamy do dyspozycji. Trochę żeśmy tego tutaj w... Zapomniałem o nożu! O! Trzeba marnować amunicję na skrzynki. Cześć Sylwio, jak się skończyło? 3-1? W siatkówce w Lidze Narodów mamy srebro. Fajnie, że srebro, szkoda, że 3-1. Jakby było 3-2, to by bardziej się cieszył w kontekście igrzysk. Z kolei jak jest 3-1, trochę się boję, że jak trafimy na Brazylię, to będzie problematycznie ich ograć. No ale cóż. Zobaczymy. Nie chciałem tak blisko podchodzić. Ethan! Okej, okay, dobra, jest fajnie. Naura. Czy wiadomo, Brazylia to jest to są największe koksy oprócz Polski, więc... No i ufam trenerowi Heinenowi, że on nas na igrzyska przygotuje. Wygrał z nami ten Mistrzostwo Świata, więc... I to ogrywając Brazylię, więc... Ja bym mu ufał. Najważniejsze są igrzyska. Jesteśmy w kopalni soli. Chciałem wybrać ten machine gun, i tak się... Zagmatwałem trochę. Dobra. To pamiętamy. Bo to jest dzieło Lukasa. Zresztą nie zdziwiłbym się, jakby to Lukas instalował tutaj też te...
mechanizmy. Biorąc pod uwagę, że to jest jemu właściwa robota. Dużo amunicji do machine guna, fajnie, będziemy na pewno korzystać. Okej, dobra. Z nimi może być fajny patent. Mianowicie oni nie mogą kucać i to jest ten fajny patent. Dobra, jeden. Odpalony. Teraz czekam na drugiego. Super. Ten chyba jeszcze trochę pożyje do, ale... będzie na jedną kulę. Trzeba kreatywnie podejść do sprawy, moim zdaniem. Zwłaszcza, że mamy do tego możliwości. Oszczędzamy zasoby. Oszczędzamy... no, nerwów, wszystkiego dużo oszczędzamy w tym momencie. Dobra, tutaj jest dużo... rozgałęziających się ścieżek, pójdziemy najpierw tu, zgarniemy kolejne dwie bomby zdalnie sterowane. Bardzo fajnie. Tutaj zgarniemy... nic nie zgarniemy, bo to jest Magnum Ammo. Czyli tak naprawdę te rozwidlenia prowadzą tylko na jedną ścieżkę, którą możemy przejść. Czyli tędy. Okej. Okay. Pięknie! Nam żyje. Wrażenie, że to wszystko wina tego, że korzystam z machine gun, a nie z pistoletu. Pistolet jest mocniejszy jednak. On jest... A on skąd się tu wziął? Dobra. Mocni są. Mocni są, na szczęście... o, dajemy radę. Kolejne superowce. Tu możemy pchnąć, I guess. Rozwali tę barierę, która blokuje nam przejście dalej. Jak dobrze pójdzie, to tu będzie jakiś item do zgarnięcia. Nie pójdzie dobrze, nie ma itemu. Dzięki, gro. Thanks for nothing. Boję się wybuchających skrzynek, biorąc pod uwagę, że tu są już te... op, palnik, please. Że tu są te sznureczki, to... jest czego się obawiać, tak powiem. Mam jeszcze te sterydy. Dobrze, że mamy te sterydy. Jak ja tego nie... jak ja tego nie zauważyłem. O! Wygadałem też beczki, okej. Czy Forest... podobno jest taki trochę ten, w takich klimatach. Trochę ziół mamy. Dzięki wam od tygodnia czuję się normalnie, a ona wciąż myśli, że mnie dorwała. Naprawdę musi się nad tym popracować. Wygląda jak dzieciak, jest tak samo głupia. Mama i tata wciąż w transie. To suka mi jest tak sugnięta jak Eevee. Robi się agresywna. Eevee odwiedza mi je. Wasza broń biologiczna jest pojebana. Skóra jej się marszy, a włosy siwieją. To normalne zupełnie, jakby nagle się postarzała. To jest ciekawa adnotacja i można przypuszczać, że to Lukas wysyłał. Wydaje mi się, że to jest wszystko dzieło Lukasa. Zresztą mówi tata mama, więc... zdaje się, że Lukas obszedł
kontrolę Evelyn. Ale on chyba też może się regenerować, więc... Może on jest Moldedem, ale po prostu wymknął się spod kontroli umysłowej. Może tak można, no. Ja widzę, że tutaj już mamy save point dalej. Rozwój bakterii stymulant serii E. W dalszej części dokumentu zwanymi pleśnią. Czyli mold. Pleśń pobiera substancje odżywcze z organizmu gospodarza, zmnażając się. Aha. Niesamowite zdolności regeneracji. No tak, to wiemy, bo Jack, Lucas, wiadomo, oni przejawiają te zdolności. Myśli zainfekowanego zharmonizują się ze stymulantem serii E, czyli z Evelyn. Gospodarz zacznie tracić ludzką postać. Okej. Okay. Czyli są te trzy etapy. Jest etap infekcji na poziomie kończyn. Infekcja mózgu i pełna infekcja. Wymioty. Nekrotoksyna E. Zwapnienie komórek. Śmierć. W sensie w odwrotnej kolejności. Śmierć była najpierw. Tu jest... O, to jest osobnik serii D. Toksyna wymaga stymulacji, próbkę komórek osobnika serii A, E, L, Y. Serii U. I mamy nekrotoksynę, czyli jest nasza broń na Evelyn. Wstrzyknięcie jej Evelyn powstrzyma ją, być może. No, miejmy nadzieję. Dużo czytania. HCF. Next Bass Eksperymentalna Broń Dominacyjna. HCF to była bodajże grupa militarna Weskera, która działała w Code Veronica. Tak mi się wydaje, że HCF to jest organizacja Weskera. Broń znacząco różni się od broni konwencjonalnej zdolnością przekształcenia wrogich żołnierzy w sprzymierzeńców. Okej, okay, czyli... Gdy nie odkrycie w... Muta grzyby. Zwikaryzowane grzyby. Aha. Genom muta grzyba do embrionu ludzkiego. Czy to jest... Czy to po angielsku jest mutamycete może? Muta grzyby. Muta grzyby, tak. Osobników potencjalnych, nie mam podstawy ich przydatności. Doskonała seria E, ustalono ogólny wygląd osobników. Przenikanie broni biologicznej, dziewczynka w wieku około 10 lat. Evelyn kontroluje wydzielanie muta grzyba. Umożliwia kontrolowanie ciała umysłu. Przejmowanie kontroli. No, to pewnie mutamycete, bo to jest później... Village nie ma tłumaczenia i tam jest też coś związanego z mycete, więc... się zastanawiałem, czy to chodzi o grzyba. No dobra, to wiemy mniej więcej to, co było tutaj napisane. Tak naprawdę ciekawym flavor tekstem jest tutaj to, że HCF, czyli organizacja Weskera, miała coś niecoś do czynienia. Superorganizm pleśń. Grzybniowa budowa ciała. Grzybobójcza surowica. Zwapnienie grzybni. Nekrotoksyna E. Evelyn, obsesyjne przywiązanie do rodziny. Kompensuje brak miłości. Dobra, fajnie, ale no jest maszyną stworzoną, by zabijać. I to jest problem. Mamy pociski zapalające, czyli to jest taki nasz mały, że używaj granatnika w skrabie. Taki mały komunikat. Mamy dużo ziół. Czy ja tutaj jeszcze pomieszczę ten granatnik? Czy ja może chcę...
Nie, wiecie co, wydaje mi się, że to jest okej. Okay. Wydaje mi się, dlatego tutaj też zrobimy dwa zapisy. Tak jak jest, jest dobrze. Będziemy mogli... w razie coś... wrócić tutaj, a ten... Mając tyle ziół, tyle chemikaliów, będziemy mogli też tworzyć apteczki. Czy to boss time? Na pewno jest to otwarta przestrzeń time. Ale na razie nie wydaje się, mamy kolejne bomby, chemsy. Muffin time. Na razie słyszę Evelyn. Teraz śpiewa, nuci motyw tej gry. Jeżeli dobrze kojarzę. Amunicji do Magnuma nie potrzebuję. Okej, przestała śpiewać, więc... Wow. Okej. Mamy coś w pokroju sekwencji ucieczkowej teraz. Hop. Chciałbym umieć trafiać. Proszę mnie wypuścić. Dziękuję. Jak tam hapeki? Hapeki git. Pozwolę sobie tutaj postawić. Dobrze. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś mogłem coś podnieść, ale to zaraz zobaczymy. Nie, zdaje się, że nie. Mogłem. Paliwo do pa... Fuck, seriously? No i będzie miejsce zajmować. Trzeba tutaj spokojnie się poruszać w miarę. Czyścić sobie drogę w miarę możliwości. Ale też nie przesadzać, wydaje mi się, że... Bomby pozwalają nam w sposób dostateczny kontrolować populację moldedów. No, na razie wygląda to całkiem zgrabnie. Chyba mi się nie udało. A no nie, dobra. To było dobre, to było dobre, to było całkiem niezłe. Pozwolę się wyleczyć. Teraz mamy strzelbę, pozwolę sobie korzystać z niej. Trzeba dawać punkty w deksa. Szanty zapuścić. Szanty będą. Będzie szantowane. Widzowie. Zdaje się, że... Został nam wielki czungus. Au. Dwóch? Tak, dwóch ich jest. Ej, umarłem. Okej, okay, fajnie. Cool. Szybko. Spleśniały spaślak. Na szczęście mamy... checkpointa przed nimi. Więc może... Nie branie granatnika nie było dobrą opcją. Jesteśmy chronieni w miarę.
Trzeba się leczyć do... Strzelba jest trochę problemowa przez to, jak mało ma... Stunlock? Cool, cool. Jak mało ma czasu na reload. No, mam mało czasu na cokolwiek. Czemu oni są tacy szybcy? Get fucked. Jeden zdech. Drugi chyba też zdech. Nie. No zaraz będzie umarnięty. Chill. Ta strzelba jest zarąbista. Jest znakomita ta strzelba. Wszystkie medy wyrzuciłem, super. Well, tu jest silny med, także nie ma problemu. Trochę taka nie najlepsza walka też z mojej strony, to muszę przyznać, że pokpiłem sprawę i powinienem był wziąć granatnik tutaj. Wychodzimy z kopalni przynajmniej. Wychodzimy, słuchajcie, z kopalni. Powoli. Wydaje mi się. Oby się tylko było bez większych niespodzianek. Amunicję do pistoletu i kolejny silny med. Mapa kopalni rychło w czas. Ta mapa, naprawdę doceniam. Save point. I proszę Państwa, jesteśmy w pensjonacie. Jesteśmy w pomieszczeniu magazynowym pensjonatu. Czyli tu zaczynaliśmy. To jest flashbacki z tego, co mija. Okej. Jesteśmy w pensjonacie. Nie, żeby mnie to jakoś bardzo uspokajało, mind. O! Ethan! To on! Cześć, Ivy. Hi, Ivy. Zamknij mordę, Ivy. To już było, to już było. Ethan. A mam przynajmniej taki flashback z tego, jak Ivy działała. Wejdę na górę. Powinien być save point na górze i irc. Chyba albo nie tu? Nawet nie wiem. Jest zamknięte. Gdzie jesteś? Na pewno nie tu. Słyszę gdzieś piłę mechaniczną, więc to pewnie mija. Okej, widzę Ivy. Hehehehe.
They're gonna be one of us. And then maybe you'll play nicely. I'm not playing. No! Get that away from me! Okay, możemy się bronić przed tą piłą, jest okej. Okay. Czy ja muszę w nią strzelić? Nie mogę, muszę w nią wejść, dobra. Ale shotgun ładnie broni mnie przed piłą, więc tyle fajnie. Czy Eevee nie ma tu? Niedobrze. To znaczy, że muszę znosić więcej jumpscare'ów od... O! Jezu! Tego tu wcześniej nie było. Więcej jumpscare'ów od Mii. Może teraz będzie na górze. Da. Wow! Co się dzieje? Jest i ona! Musimy ją blokować spacją, jak ona ten. I cyk, nekrotoksyna! Get fucked! Get fucked! Tak, słuchajcie, okazuje się, że Evelyn to jest ta staruszka, którą mijaliśmy cały czas w trakcie gry. To była ona. Eevee. No żeby to było takie proste, żeby to był już koniec. Odwrócony 500-letni loli wampir. I żeby nie było tak prosto, to Eevee jeszcze z nami nie skończyła. Nie tak łatwo przynajmniej. Musimy ją zlikwidować jeszcze konwencjonalnymi metodami. O! Au! Excuse me? Co się dzieje? Halo? Nie uważam, że wzięcie granatnika to był dobry pomysł. Nie. Słuchajcie. Problemy. Tak zwane. Eevee się zrobiła duża. Au. Au. Proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. Znaczy, ja mam... Coś robić tutaj, czy nawet się leczyć nie mogę? To jest problem. Nie mam już amunicji do czegokolwiek. A! Umrę zaraz. Dobra, puściła mnie. Także żyjemy jeszcze. Na razie. O, jest pistolet. Telefon. Albert 01. Pistolet, który by the way mieliśmy w skrzynce przez cały czas. A to jest bardzo fajna spluwa. Teraz zobaczcie dlaczego. Ona ma takie specjalne pociski. Okej. I to było chyba tyle. We'll be right back.
są pociski ewidentnie anty-Evelyn. Ale to jest koniec. Evelyn nie żyje. Udało nam się ją powstrzymać, pokonać. Świat jest wolny od Moldo. Niesamowite. To naboje typu fuck you, trochę tak. Żołdaki są. I to jest... To jest Redfield, tak, to jest Chris Redfield, któremu nie wiadomo, co z twarzą zrobili. To jest, słuchajcie, Boris Redfield, brat Chrisa. To nie jest Chris, to jest Boris Redfield. Co mu się stało? W Village jest już normalny Chris Redfield, to jest Boris. A, to jest Mia, ona żyje. I tak gdyby był Xon, to bym podyskutował na temat endingów, bo wydaje mi się, że jedyną zmianą, która jest w tej scenie, jest to... By the way, zobaczcie, to Umbrella, które było przy tym helikopterze. To jest Blue Umbrella, organizacja, która... antybioterrorystyczna. I w jej ramach została zatrudniona jazdka BSAA, w której służy Chris Redfield. Who made them that way? But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. Wydaje mi się, że to jest tak, że Mia po prostu nie przeżywa. Jak ten, jak wybierzemy Zoe. Maybe this is where the next door opens. Resident Evil 7. Koniec gry. Która jest naprawdę dobrym survival horrorem. Moim zdaniem działa bardzo dobrze i wydaje mi się, że moje drugie przejście sprawiło, że tą grę polubiłem nawet bardziej. Bo miałem problemy po pierwszym przejściu, polegające na tym, że mniej więcej po Marguerite i przy walce z Marguerite nie miałem żadnych zasobów. Wszystkie apteczki, cała amunicja w cholerę poszła. Możecie zresztą zobaczyć, że to jest rzeczą, że do momentu walki z Marguerite nie za dużo mieliśmy tych zasobów. Ja oszczędzałem jak tylko mogłem. Może mogłem walczyć mniej, więc też nie do końca tak jak mogłem, ale na tyle, na ile mogłem sobie pozwolić. Na ile uważałem, że mogę sobie pozwolić. Ale po Marguerite wszystkiego dostajemy tyle, że zobaczcie na walkę z Evelyn, gdzie w ogóle nawet nie musiałem używać tego granatnika. Mnóstwo mi jeszcze tego zostało, co jest trochę niezrównoważone. Posiadłość, ona... Znaczy posiadłość, ten chałupa Hacienda Bakerów posiada takie wąskie korytarze, ale też po prawdzie dużo takich pętli, dużo można po prostu kółek robić i w ten sposób gubić przeciwników, więc po prostu nie można koło nich przebiegać, ale można przebiegać jakby, można ich wykołować w ten sposób. Myślę, że tak chcieli to załatwić. Ogólnie przejście w perspektywę pierwszej osoby i trochę odcięcie się od tych części stawiających na akcję, czyli czwórki, piątki, szóstki. Fantastycznie zrobite i zobaczyła serię. No, ja teraz grałem w szóstkę w koopie. Jest... No, przede wszystkim
obok Residenta, Resident Evil'a to nie stało, a po drugie to nawet jako gra akcji jest takie sobie. Grałem kiedyś trochę w piątkę i była okej, okay, w czwórkę nie grałem w ogóle na przykład, więc ja jakby cały czas główne doświadczenia, które czerpię z Residentów, to są części survival horrorowe i siódemka jest naprawdę świetna pod tym względem. Jest bardzo dużo elementów, które czynią z tej gry świetny survival horror. Właśnie to, że nie mamy zasobów tak dużo, no to jest sztampa gatunku, tak powinno być, że walczymy... Piątka i szóstka mają koop, tak. Że walczymy, staramy się na każdym kroku oszczędzać naboje czy apteczki, po prostu tak ważyć środki, czego możemy użyć w danej sytuacji. Więc to na pewno zostało dobrze zrobione. Chociaż trochę się rozleciał balans po Margaret, moim zdaniem, gdzie wszystkiego dostajemy dużo. Później znowu na statku jest ten świetny fragment, że jeżeli nie wejdziemy w jedno konkretne pomieszczenie, to przez większość tej lokacji nie mamy w ogóle broni. I trzeba jakoś też sobie radzić. Omijać te moldedy. Starać się znaleźć jakieś środki obrony. Także dużo takich ciekawych momentów. Z czego... jak spojrzymy na grę po kolei, jak ona przebiegała, to posiadłość Bakerów super. No... To jest takie trochę, taka trochę kombinacja jedynki, jeżeli chodzi o sam wystrój, no bo w jedynce była posiadłość Spencera, w siódemce mamy tą chatę Bakerów. Może też trochę dwójka pod tym względem, że no szukamy McGuffinów, żeby wyjść z pomieszczenia i zwiedzać inne poboczne. Tak samo w jedynce zresztą było, więc do tego się na pewno odwołuje i to jest bardzo dobre. Jak dla mnie, to jest zrobione tak, jak trzeba. Zasobów jest akurat tyle, żeby przeżyć. Jest ciekawa walka z Bakerem na piłę łańcuchową. Także na pewno się nie nudzimy. Jest ten ganiający nas Baker, ale tu jest mały minus, ponieważ jego jest bardzo mało. On nas goni na początku, później już jak go zlikwidujemy właśnie w podziemiach, w tej piwnicy, to on już nie wraca i to czyni eksplorację taką pozbawioną jakiegoś napięcia. Można swobodnie zwiedzać. To jest z jednej strony dobre, bo można swobodnie wszystko pozbierać, z drugiej strony... zatraca się gdzieś ten horror przez to, że nie czuje się tego czyhającego zagrożenia. Domek Margaret, moim zdaniem najgorsza część gry. Moim zdaniem najgorsza część gry. Ja tego po prostu nie lubię. Bo i nie ma tego czyhającego zagrożenia. Margaret mianowicie... ona się pojawia tam momentami, ona nie jest jakaś tak bardzo groźna. Strasznie się też zaczyna robić dopiero mniej więcej w okolicy tego, jak idziemy po części serii D, bo jest taka seria korytarzy, która właśnie zrobiona jest, żeby trochę postraszyć gracza. Sama boss fight z Margaret to jest w ogóle tragedia, bo wyładowujesz nią wszystkie środki, amunicję, co tylko się da i później zostajesz bez niczego. Nie wiem, po prostu może to jest kwestia tego, że ja jakoś źle przechodzę, że jakoś źle gram w zły sposób, że ja coś powinienem robić inaczej. Niemniej część z Margaret jest taka sobie. Po czym przychodzi Lucas i natychmiast wszystko wraca do wysokiej formy, bo część Lucasa jest świetna przez sam taki setup. Lucas jest takim walniętym gościem, nieprzewidywalnym. Więc samo takie ganianie się z nim, rozwiązywanie jego, uciekanie z jego pułapek i przede wszystkim ucieczka z tej urodzinowej, z tego urodzinowego escape roomu, to są świetne momenty. Zwłaszcza jak się samemu wpadnie na rozwiązanie, co trzeba zrobić, żeby uciec. Więc Lucas był bardzo ciekawy. Później statek to jest znowu powrót do survival horroru,
I gra daje nam pretekst, żeby... daje sobie pretekst, żeby pozbawić nas wszelkich zasobów, żebyśmy znowu musieli zbierać, żeby znowu wróciło to napięcie. I to jest dobrze zrobione. I na koniec kopalnia soli, gdzie trochę więcej tej akcji jest. Dużo tych wszystkich zasobów, które zebraliśmy, się po prostu pozbywamy, pakujemy w moldedów. Mamy to starcie z tymi grubasami. No i na koniec jest Evelyn, ostatnie starcie. To dosyć proste. Stawiam, że na wyższych poziomach trudności jest z nią gorzej. Muzycznie jest w porządku. Nie ma jakichś wbijających się imo ścieżek, ale te, które są, dobrze robią klimat. Save Room ma dobry motyw, co jest zawsze na plus. I momentami ta taka... na przykład teraz, jak graliśmy, był taki... był taki moment na statku, gdzie byliśmy na tym piętrze S2 i była taka wyraźniejsza muzyka, taka też budująca napięcie. Co się włączyło? To jest chyba ten utwór, który był puszczany, jak Lukas puszcza na nas pierwszego spaślaka. To jest chyba ten kawałek. Ja zdjąłem słuchawki, bo łatwiej mi się zorganizować myśli, jak nie słucham muzyki. Po prostu, dlatego zdjąłem słuchawki. Ogólnie powiem tak. Siódemka jest świetną grą, ale wolę ósemkę z tych nowych FPS-owych Residentów. Zdecydowanie wolę ósemkę. I zostały nam jeszcze dwa DLC-ki z siódemki, czyli End of Zoe i Not a Hero. Jeden, który rozwiązuje nam kwestię, co się stało z Zoe, i drugi, który rozwiązuje nam kwestię, co się stało z Lukasem. I my je przejdziemy, my je ogarniemy, ale zrobimy to, słuchajcie, myślę, że zrobimy to przed ósemką, bo ja teraz bardzo, bardzo chciałbym zrobić Ace Attorney. Ale zrobimy DLC-ki, bo sam chciałbym je przejść, więc na pewno one będą zrobione. Nie wiem, czy zrobimy także DLC-ki i ósemka razem, czy będzie DLC-ki Justice for All, ósemka i Trials and Tribulations. Nad tym się jeszcze zastanowię. Ale tak, plany na niedzielę są teraz takie. Shinji już wcześniej swoje jakby powiedział, że jest okej, ale jeszcze się go zapytam, jak będę miał okazję, ale generalnie plany są takie, że w niedzielę zaczynamy Ace Attorney. Jakby wszystkie... O! X-Lots. Myślałem, że to jest ten kuloc. Kulok. A to jest X-Lock. Chcemy zrobić wszystkie Ace Attorney. Kropka. Czyli na pewno pierwsze trzy. Apollo Justice, Dual Destiny, Spirit of Justice, Investigations 2. A nad Great Ace Attorney'ami jeszcze pomyślimy. Na pewno sam osobiście będę ogrywał, jak wyjdą na Steama. Apollo był na DS-a, tak. Jest na telefonach. Chyba ja go sobie nawet mogę na... Czy ja go mogę kupić na iPhone'ie, czy nie? Kurczę, nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak. Powinienem móc. Także za tydzień zaczynamy pierwszą rozprawę. Odbierz ktoś ten telefon. O, okej. Nie wiem, czy pominąłem cutscenkę, czy nie. Nacisnąłem klawisz. Anyway. No dobra.
Za tydzień bierzemy się za... A, tak, pamiętam, wiem o co chodziło, tylko... Kurczę, ja chyba nie zostawiłem sobie zapisu. Chociaż nie zostawiłem sobie zapis z pensjonatu. A... Wiecie co, znajdę wam po prostu filmik z tym. Bo mi się nie chce, lmao. Więc znajdę wam po prostu filmik, pokażę o co chodzi z tym, co tam Xon mówił. Więc... Znajdę to tylko szybko. Fajne reklamy. Zostawcie mnie. Dobra. Generalnie scena ma miejsce, ten sekret ma miejsce, kiedy jesteśmy jeszcze w posiadłości Bakerów, kiedy stary Baker nas ściga. I żeby ją striggerować, musimy mieć Bakera praktycznie na plecach, kiedy próbujemy otworzyć właz, którym schodzimy pod podłogę. To jest praktycznie na samym początku gry. Zaraz zobaczycie, o co dokładnie chodzi. Okej. Dobra. Także puszczam. Kamel, wherever you are. To jest Baker. Tu on jest. I facet próbuje otworzyć. Otworzyć ten włas. I Baker odcina nam nogę. Możemy ją sobie wziąć. Cool leg. I Baker zostaje nam apteczkę. Silny med, której możemy użyć. W sposób niesamowity. Mianowicie możemy sobie skleić nogę. What the fuck? I mu działa, normalnie działa mu noga. Także to jest... Także to jest ta scena, o której mówił Xon. I to jest, powiem tak, to jest do zapamiętania. Bo nieprzypadkowo jest coś takiego. I powiem szczerze, jak... albo nie, to powiem później, jak już będziemy przy ósemce. Tak czy inaczej, słuchajcie, ja mam pomysł, ponieważ jeszcze... Za
będziemy grali w grę Piraty za jakieś koło pół godziny. Ja mam takie pytanie, mianowicie czy chcemy porobić dalej Sudoku, zanim przyjdą chłopaki. Możemy zrobić jedno szybkie. Także ja tylko zaraz wracam, skoczę do łazienki i rozwiążemy sobie jedno Sudoku. Real quick. Okej, już jestem. Jestem, tym zrozumiałe. To jest taki teraz czas egzaminowy. Trzymamy za ciebie kciuki. Mocno. Dobra. Gdzie jest mój... Gdzie są moje muzyki z Ace Attorney'a do myślenia? Coleman Relaxing Ace Attorney Music Compilation. Przepraszam. Jeżeli to wam już się rozsadziło, to przepraszam mi też. Nie było tak głośno, u mnie było. Teraz jest git, okej. Dobra. No to jedziemy z tym sudokowym koksem. Co my mamy dalej? Mamy wariant non-consecutive, okej. Okay. Czyli zasady pamiętamy. Bloki położone obok siebie nie mogą zawierać następujących po sobie cyfr. To wiemy, także... Zaczynamy. Od czego zaczynamy? Siódemki. Okej, okay, siódemka musi być tutaj. W kwadracie numer 6, ponieważ tutaj nie może być siódemek, tu nie może być siódemek i tu nie może być siódemek przez zwykłe sudoku. Normalnie. Tu nie może być siódemki, tu nie może być i tu przez sudoku, czyli tu może być siódemka tylko w kwadracie numer 9. Ósemki mogą być tylko tu, w kwadracie numer 4, ponieważ tutaj przez sudoku oczywiście. Tak, tu nie może być ósemek, tu nie może być i tu nie może być ósemek, więc tutaj muszą być ósemki. Tylko i wyłącznie. Na kremowo są zaliczone sudoku, tak. Ósemki, jedynki. Tutaj, bo w ten sposób przez sudoku. Tu nie może być teraz jedynki to, więc może być tylko tu. Szóstki. Tu nie może być szóstki, tu nie może być szóstki, tu nie może przez siódemkę, więc to będą szóstki na pewno.
To będą piątki, zobaczcie, w kwadracie numer 4. Ósemki w środkowym rzędzie kwadratów można... Okej. Okay. Widzę, o co chodzi. Tu nie może być ósemek i tu nie może być ósemki przez sąsiadującą siódemkę, więc tu muszą być ósemki. A skoro tu muszą być ósemki w kwadracie numer 6, to w rzędzie numer 6 już mamy ósemki tutaj. Czyli to nie może być ósemka, czyli to musi być ósemka. Dobra. Także to mamy załatwione. O tyle. I te ósemki na razie są nie do... Nie do ruszenia, zdaje się, okej. O czym ja teraz myślałem? O szóstkach, o jedynkach, o piątce. O piątce i piątkę możemy dzięki tej ósemce już wstawić, okej. Ponieważ tu nie może być piątki, bo będzie sąsiadowała z szóstką i tu nie może być piątki przez sudoku, to tu musi być piątka. Okej. Czwórkę w szóstym. Yep. Przez to, że piątka pokrywa wszystkie te pola. Możemy wstawić czwórkę, możemy wstawić ósemkę. Przez to. Co teraz możemy zrobić? Z dziewiątką czy możemy podziałać? To nie może być dziewiątka. Na pewno. To nie może być dziewiątka i to nie może być dziewiątka. A tutaj trochę za mało. Czwórki nie może być tutaj. Dziewiątki nie może być tutaj. Jeden, dwa, czy dwójka, wiemy, dwójki nie może być tutaj. Chwila, ja na spokojnie, ja to rozkminię na ludzie. Ten kwadrat, co tutaj brakuje? Jedynki, dwójki i dziewiątki, right? Ale nie możemy chyba nic jeszcze z tym zrobić, bo dziewiątki i dziewiątka może być tu, a dwójka może być tu, czyli tu jeszcze nic nie zrobimy. Tutaj szóstki, czy tutaj nic się z szóstką, nie da się zrobić szóstką z piątką. Tu nie może być dziewiątki. Tu musi być szóstka na pewno. Może jak spojrzymy na rząd. Czego nam tutaj brakuje? Dwójki, jedynki, dwójki, trójki, cztery, pięć, szóstki. Tu nie może być szóstki, tu nie może być szóstki. I czyli to nie do końca nam pomaga w czymkolwiek. Siódemkę w pierwszym można. Czekajcie, bo ja muszę ogarnąć. Czy siódemkę w pierwszym na pewno można? Tu nie może być siódemki. Tu nie może być siódemki. I tu nie może być siódemki. Ale tu może być siódemka przecież. Ale tu, w drugim można. Tu nie może być siódemka i tu nie może być siódemka. Czyli tu jest siódemka i tu jest siódemka. Czyli technicznie można w pierwszym. Tu musi być szóstka. Okej, okay. Czyli niejako samuraj miał rację, ale musieliśmy to zrobić przez ten, jak ktoś to siedzi na streamowni, okej. Okay. To skończę sudoku i przyjdę do ciebie. To jest, czy te szóstki nam się w jakiś sposób... W jakiś sposób nam pomagają? Chyba nie. Nie wygląda. Siódemki. Możemy z siódemkami zrobić. Wstawić tu siódemkę.
bo tu nie może być tu i tu, czyli tu siódemka i tu siódemka i mamy wszystkie siódemki, zdaje się, zrobione. Okej. Okay. I piątki teraz możemy też z piątkami trochę podziałać. Możemy je na pewno oznaczyć. Tu nie mogą być piątki, to nie mogą być piątki. Tu musi być piątka. I przez to tu, i tu, i tu. Czyli tu musi być piątka, okej. Okay. A ósemek. Tu nie może być ósemek, tu nie może być ósemek na pewno. Tu nie może być czwórek. Bo by było obok piątki, tu nie może być czwórek, a jest trochę za mało. Tak, tutaj piątki już mamy ogarnięte. Ósemka tu, tu i tu nie może być ósemki. I tu nie może być ósemki, to będzie ósemka. Jest ósemka do wstawienia. Tak, tak, tak i tak. Aha, ósemka, czyli piątka jest też do wstawienia. Co teraz z tą ósemką dalej? Nie może być ósemki, tu nie może być ósemki, tu nie może być ósemki, więc tu musi być ósemka. Teraz ta piątka. Czwórki nie może być tutaj i tutaj, więc to musi być czwórka. I tu musi być czwórka, bo tu nie może być czwórki obok trójki, okej. Okay. Cześć, Xon. No fajne, super. Taka zagadka jest teraz, żeby przejść dalej. Trójkę możemy stawić. Tu nie może być trójki, bo była obok czwórki. Tutaj przez sudoku, bo tu jest trójka, która patrzy na ten, na tę kolumnę, więc tu możemy stawić trójkę. I tu możemy od razu stawić trójkę. Czyli tu nam brakuje jedynki, dwójki i dziewiątki chyba. Tak mi się wydaje. Nic z tego nie możemy na razie zrobić. Tutaj w tym rzędzie nam brakuje... Dwójkę możemy wstawić, okej. Okay. W tej kolumnie, w tej kolumnie. Okej, okay, dobra. Dzięki za info. Bo w kolumnie dziewiątej, jak spojrzymy na kolumnę dziewiątą, to mamy trzy wolne miejsca i w którejś z tych miejsc musi wejść dwójka. Obok trójki nie może być dwójka, co nam zajmuje dwa z tych miejsc, więc jedynym wolnym jest tu. Tu musi być dwójka. Okej. Okay. Więc jedynka i dziewiątka nam zostały chyba do wstawienia w tym rzędzie, jop. Dobra, Krystian, może być tak. Możemy tak zrobić. I tutaj też jedynka i dziewiątka i też nie za bardzo możemy ich stawić. Co z tą kolumną teraz? Co z kolumną ósmą? Bo tu też jest dużo możliwości. I też trzeba wstawić dwójkę i też możemy wstawić dwójkę. Tu nie może być dwójka, bo w tym samym kwadracie nie może być dwójka i tu nie może być dwójka, bo nie może być obok trójki, czyli to musi być... Cofnij. To musi być dwójka. To jest dwójka i możemy teraz chyba od razu wstawić... dziewiątkę i jedynkę. Możemy skończyć ten kwadrat. Tu jest dziewiątka i tu jest jedynka. Okej. Okay. I tu możemy wstawić jedynkę od razu, bo to jest jedyna cyfra, której nam brakowało w kolumnie numer 9. Świetnie, świetnie, świetnie. Czego nam brakuje tutaj? W kolumnie numer 8. Jedynki i dziewiątki pewnie. No to wstawiamy. Tu nie może być jedynki przez tą jedynkę. I teraz tutaj będzie dziewiątka. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, dziewiątka jest tu. Okej. Okay. W tej kolumnie mamy do wstawienia w takim razie co 1. I znowu są te same ustawienia cyfry. Zobaczcie: 9, 6, 3, 6, 9, 3, 6, 3, 9, 2, 5, 8, 8, 5, 2. Czyli tutaj też pewnie 2, 5, 8 w jakiejś tam formie musi być. 2, 5, 8.
To nie może być piątki. To nie może być dwójki. To nie może być ósemki. Okej. Czyli mamy tu okej. I to nam od razu daje ósemkę w kwadracie numer 7, ponieważ w rzędzie 7 i 8 będziemy musieli wstawić ósemkę w którejś z tych kwadratów. Na pewno ósemka będzie w takim razie w rzędzie 7 i 8 już wstawiona w kolumnie 4 i kolumnie 7. Także ósemka musi być w tym miejscu. Nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości, żeby ósemka była gdziekolwiek indziej. Jest tak, ta dziewiątka, nie za bardzo, szóstka. To nie może być szóstki, to nie może być szóstki. To nam za bardzo nie pomaga. Siedemki już mamy wszystkie, więc to jest też bez sensu. O. Nie może być szóstki, tu nie może być szóstki, tu nie może być szóstki, więc szóstka może być tylko tu. Więc szóstka... Tu nie może być szóstki, więc tu musi być szóstka, okej. I teraz tak, tu nie może być szóstki i tu nie może być szóstki, okej. Czyli tu musi być szóstka, czyli to jest szóstka, dobra. Także mamy szóstkę. 6, co dalej, co dalej, co dalej? 7, 8, 6, 6, 7, 8. Czy z tymi dziewiątkami możemy coś podziałać? Niekoniecznie. Tutaj czwórka też, dwójka. Czego nam tutaj brakuje? W tych dwójki, trójki, czwórki i dziewiątki. Chyba. To dziewiątkę możemy od razu wstawić, bo tutaj nie może być dziewiątki, to możemy dziewiątkę od razu tu wstawić. I tu, ponieważ tu nie może być bo sudoku i bo obok ósemek. Czyli to jest dziewiątka. O, tu musi być dziewiątka w takim razie w kwadracie numer 2. Gdzie ta trójka? Co ta trójka tu robi? Dziewiątka. Tu nie może być dziewiątki, tu nie może być dziewiątki, tu nie może być, więc tu... Tak, dobrze myślę? Tu nie może być dziewiątki, tu nie może być dziewiątki i przez sudoku tu nie może być dziewiątki. Więc to musi być dziewiątka. Więc dziewiątka musi być tu. To jest motyw z Investigations 2, który jest... w kontekście jest trochę spoilerem, więc... Nie będę mówił, czyj to motyw. Co to za motyw? Pod czoła. A... 2, 8, 5, 8, 2, 5. To chyba nic nam nie rozwiązuje. Co dalej? Szóstki. Siedemka, ósemka, a dziewiątki. A co tutaj? Czy coś... Bo tu nie może być na pewno dziewiątek, tu nie może być dziewiątek, tu nie może być dziewiątek. Okej. Czyli tu muszą być dziewiątki, tak? Dobrze myślę? Jeszcze raz. Tu nie może być dziewiątek, tutaj nie może być, bo by były obok ósemki. Tak czy inaczej. Tu nie może być sudoku, tak, tu muszą być dziewiątki, więc tu mamy od razu wstawioną dziewiątkę. Super, świetnie. Zostały nam tylko w kwadracie 8, 9 dziewiątki do wstawienia. Z szóstkami nie mamy nic. Ale tutaj jest rząd do uzupełnienia trochę. Co my tutaj możemy wstawić? Jedynkę, szóstkę...
jedynkę, dwójkę zdaje się i szóstkę, tak? Tak, dobra. Tu nie może być szóstki i tu nie może być jedynki, a tu może być chyba wszystko. I jedynka, i dwójka, i szóstka. Gdzie są dwójki? Co jest z dwójkami? Jeden, dwa, dwa, sześć, jeden. Jedynka i dwójka nie mogą być obok siebie, czyli szóstka w środku. Czekaj, 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 bo... O ten rząd chodzi, tak? Że to nie może być jeden, dwa i to nie może być jeden, dwa, więc coś musi je rozdzielać. Okej. Okay. No tak, bo... Okej, dobra, rozumiem, o co chodzi. Dobra. Faktycznie, tu musi być szóstka, bo tu nie może być tej kombinacji, to one muszą być po bokach rozdzielone, czyli mamy w ten sposób, to jest szóstka, okej. Okay. To się zgadza. Czy to nam pomaga w jakiś sposób? Wydaje mi się, że nie. Nie za bardzo. Nie do końca. Piątki chyba możemy spróbować wstawić. Tu nie może być piątek. Tu nie może być piątek, ale te piątki dalej są tu. Co w tym rzędzie można wstawić? Musimy wstawić jeden, dwa. Musimy wstawić trójkę na pewno. Aha. Czwórkę musimy wstawić, zdaje się, również. Czwórkę i piątkę. I nie za bardzo ma nam co w tym pomóc. Zdaje się. A co możemy wstawić w tym kwadracie? Jedynka, dwójka. Tu nie może być dwójki. Tu nie może być dwójki, czyli tu musi być dwójka. Okej. Okay. Trójka i czwórka teraz. I nie za bardzo też możemy z nimi podziałać, zdaje się. Tutaj trójka i czwórka muszą być w tych miejscach. A tu wiemy, że 1, 2 musi być. I co zostaje w tym kwadracie w takim razie? Też chyba trójka, czwórka i piątka, nie? Tak. Wiemy, że piątka musi być, że tu nie może być piątki. I zdaje się na razie nic więcej. Co ja chcę zrobić dalej? Co ja chcę... Szóstki, szóstki. Fajnie by było szóstki, zrobić coś z szóstkami, bo... One nam tylko tutaj przeszkadzają, zawadzają. A tutaj ósemkę nie możemy tutaj wstawić? Nie, nie możemy tutaj wstawić ósemki. Może być dwójki. Znaczy tu może być dwójka, zobaczcie, czy jak tutaj wstawię dwójkę, to będzie obok dwójki, albo tu nie mogę wstawić dwójki, w te dwa kwadraty nie mogę wstawić dwójki, zobaczcie. Jeżeli tu wstawię dwójkę, to musi być jedynka. Jeżeli tu wstawię dwójkę, to musi być jedynka, nie może być, w żadnym z tych kwadratów nie może być dwójki. Więc... Tu nie może być dwójki i tu, czyli dwójka musi być tu i to nam rozwiązuje tę kolumnę całą, bo to nie może być dwójka, jest piątka, ósemka, dwójka. Awesome! Czyli to jest ósemka. Czy to by były wszystkie ósemki? To jest dziewiątka. To jest, zdaje się, szóstka. Chociaż czekaj, cofnij. Cofnij, 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 bo... Jeszcze raz. Ósemka. Tutaj są dziewiątki, więc to nie może być. To nie może być. Tu jest dziewiątka i teraz mamy szóstki i dwójki. Tu dziewiątka musi być. Ok. Czyli wszystkie dziewiątki też są porobione. W piątej kolumnie dwójka jest na górze. No bo tu nie może być dwójki i tu nie może być dwójki. Więc tak, dwójka jest. Czyli tu jest dwójka. Ok. Bo tu nie może być dwójki, bo dwójki mogą być tylko tu. Tu nie może być dwójki przez tą jedynkę, przez zresztą dwójkę przez sudoku. I tutaj przez sudoku też, czyli tutaj jest dwójka, dobra.
znaczy jedynka wtedy musi iść tu, bo tu nie może być jedynki i tu nie może przez sudoku, a tu przez to, że jest obok dwójki, okej. Dwójka, trójki potrzebujemy. Tutaj nie może być trójki, więc trójka musi być tu. Czego tutaj nie może być? Jedynki, trójki. Czwórka. Piątki, jedynki, jeden, trzy, pięć, sześć. To jest kombinacja, której nam brakuje chyba. Tu może być i piątka, i szóstka. Ale tu nie może być jedynki, tu nie może być... O! Jedynkę chyba możemy wstawić, no. Tutaj jedynka, tutaj jedynka, tutaj, czyli tu jedynka. Dwójka, jedynka, dwójka. Dwójka, dwójka, tutaj dwójka, jedynka, okej. To już się rozpada praktycznie, jeden. I to były wszystkie jedynki, dobra. Także ten puzzle jest już chyba, to jest chyba rozwiązane, to jest chyba porobione. Tak mi się wydaje. Tu nie może być trójki, tu nie może być, czyli to jest trzy, to jest sześć. Jeden, dwa, trzy, czwórki potrzebujemy. Tutaj będzie czwórka i piątkę tutaj. I to możemy zrobić, i to możemy zrobić jednocześnie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 w tym rzędzie. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 potrzebuję i 5. 5, 4. 5 tutaj. Więc piątka też tutaj. I tutaj. To możemy już wstawić. To będzie 1, 2, 3 zdaje się. Tu możemy wstawić trójkę i tu możemy wstawić trójkę od razu i tu możemy wstawić trójkę. Tak, to już jest koniec tej zagadki. Czwórka tu, czwórka tu, czwórka tu, czwórka tu. I tu nam zostaje jeden, dwójka? Yep. Dobra. Idę do Krystiana w takim razie. Muszę to wyciszyć. Siema. Czyli jesteśmy gotowi na pływanie. Sprawdźcie, czy działa najpierw, a potem zaczniemy się dostawać. Tak, bo wypierdala błąd. Oho. Mhm. Ups. Jeżeli będziesz miał Lavender Belt, to musisz się wylogować na ten menu górny. Dobra, let's see. Optives. Jacek, co to za zdjęcie mi wysłałeś? Na Reddicie znajdziemy. Ta, na Reddicie, kurwa. Ciekawe. Czy naprawdę sądzisz, że byłbym na tyle ambitny, żeby używać jakiegoś wyczerniania z takim ładnym efektem? Nie wiem, ale sama strona, wiesz, nie przypadek. Dobra. Powiem tak, gdybym ja to wysyłał, to gwarantuję ci, że albo bym po prostu zrobił screena samego zdjęcia z nazwą, albo bym wstawił z tym, co jest po prawej. Albo bym jebnął czarny kwadrat po prostu bez takiego ładnego zamazywania. Może. Dobra, pytanie, bo mamy, wybierz rozgrywkę, przygodę, pływanie po falach albo piracki żywot, rozegraj pasjonującą, emocjonującą, piracką przygodę i to jest te nowe z Jackiem Szpakiem. Lavender Bird, to co mam zrobić jeszcze raz? Weź sign out po prostu, kliknij sign out i zacznij grę. Okej. Okay. A co, chcemy Jacka Sparrowa robić, skoro w sumie jesteśmy na wizji? Możemy zacząć. Jesteśmy na wizji? No. Okej, teraz jak mi wyskakuje prompt, to się muszę z powrotem zalogować do Xbox Live, tak? Tak, tak. Jest. Kurwa, dobra. Jakie ja teraz miałem konto. O, to stwierdziliśmy. A nie, dobra. To samo. Chyba jest okej. Okay. Ja pierdolę, pół roku powrót i nawet nie mogę wziąć Galeonu. Ja pierdolę. Dobra, Brigantina. Nie możesz? Mogę, ale no... Na cztery osoby, na trzy osoby chcemy?
No często pływaliśmy przy osobę Galeonem. To chcemy? To... Galeon? No dobra, niech nie, będzie. Nie, tam dobra, chuj. Nie. Już normalnie sobie popływamy po tym. Okej. Okay. Potwierdź i zbierz załogę. Tak. Najpierw narzeka, że nie może Galeonem, potem jak mówi, że może, to nie chce. No wiecie, no bo jeżeli robimy w sumie historię, tak faktycznie nas coś zaatakuje, a my będziemy Galeonem, to będzie znowu kurwa utkwimy w środku, wiecie, questów. Widownia tak. Chce Galeon. Sylwio, jest Sylwia, proszę zmienić tytuł streama. Galeon, no dobra, kurwa, to wracamy na Galeon. To będziecie oglądać, jak się wypierdalamy. 30 raz. SS Ligusia. Piracki żywot, Galeonik. Jest, potwierdź. Zaproś. Proszę, a ciebie nie ma jeszcze ten Michał. Jestem ja już. Cię nie widzę online. No, bo to było set game. Nie set, nie game, to tu. Musisz być online na Xbox Live. No ale też powinienem być. A czekaj, próbuję do ciebie. Dobra, nieważne, dołączyłem do ciebie tak, o, na Hama. Okej, okay, spoko, bo cały czas umie się wyświetlasz jako offline. Czy stawiamy żagiel? Stawiamy żagiel. Dobra, kurwa. O Boże. Jeżeli jest tak głośno w klubie, to przepraszam. Tego, dawno tego nie było. Jeżeli skrzypie mi krzesło, to sorry, ale to skrzypiące krzesło, nie coś innego. O, to David Jones na tym ekranie ładowania. No. Z tego co widziałem, teraz będzie też taką chmurą. Tak jak był ten, Boże, kurwa, Braveheart? Nie, jak on miał? Jak on się nazywał? Flameheart. Flameheart, no byłem blisko. Flameheart, waleczne serce. Drukarka odłączona. Git. Kurwa, ile to się ładuje? Nie wiem, ja już jestem. A, kurwa, ciekawe. Po pierwsze git. Po drugie good. O kurwa. Mi też się ładuje do. Jest dużo zablokowanych rzeczy. O, widzę, Shinji jest szkieletem. Nie, już nie jest szkieletem. Ale u mnie Sebik jest nie jest już szkieletem. Dobra. Ja też kurwa. Na początku miałem. Ty, ale albo ja już się odzwyczaiłem od grania w grę, albo... Czułość się zmieniła i w ogóle wygląd się zmienił trochę. Ja... Wszystko jest tak, jak to pamiętam. Znaczy, nie, w sensie strasznie bronie są blisko mojej postaci. Naszyk jestem. Dziękuję, zajebiście, dżdżownice. Czekajcie, ja to muszę pozmieniać, jeżeli chcemy faktycznie się ruszać. Pole widzenia. Pole widzenia ja miałem, kurwa, na 90. To też dlatego. I wtedy czułość jest już taka sama, doskonale. Porozmawiaj z rozbitkiem. Dobra, czekajcie, najpierw wstawiamy statek, nie? Mhm. Ja chcę jeszcze jedną rzecz zmienić. Nie pamiętam, czy Grapi to miała coś takiego? Nie miała, bo teraz jadłem. Elo, kurwa! No, obaj. Ja próbowałem zrobić push to toka, mi nie działa. Pół roku. Postradałem zmysły. Nie, ale w tym tygodniu nie spałem przez dwie noce. Polecam. Ten jest dla ludzi słabych. No, może nie tyle co dla słabych, co... Skorzystaj ze skrzyni, aby... Ladida. Pierdolenie. Skorzystaj ze skrzyni, aby ladida. Pierdolę, nie będę pytał. Nie pytaj o nion. A głosowaliście na pijaski żywot? Jeszcze nie. Kurwa, aha, ekwipunek jest po lewej stronie, już zapomniałem. Najpierw tego, co pamiętam, mieliśmy... Ej, co jest? Kto wymyślił? Strzelają chyba. Ja pierdolę, strzelają. Ale kto, już gdzie, skąd? Nie wiem, wiesz, dobra, nieważne już, chodź, idziemy. Ciekawe, kto i jak mógł strzelać. Wy kurwy. Ja jestem cały czas na molo, wypraszam sobie. Wyczyn ukończony, przeczytaj spis magazynowy Gildii Pedałów. Oj. Krystian! Oj. Krystian!
I am sorry, I mean like oj, oj, oj. Christian, twitch.tv/sevaliontv2, zapraszam. Będziemy streamowali piłkę. Będziemy streamowali jazdę na rowerze, korzystając z takich fajnych narzędzi. Co powiesz na zresetowanie tego transmisji, usunięcie woda? I am sorry. Cześć Damian. I tosty z masłem też witam. O kurwa, ale poszedłem. Jeszcze nie wypłynęliśmy, już się rozjebałem o skały. Więc... Jeszcze nie wypłynęliśmy, już nas rozjebałeś. Inaczej jak... Jak my ich nazywaliśmy? Także, żeby... Tak, żeby... No basy? Nie, to było... Wiecie co? A znaczy, nie, mi się wydaje, że my ich tak nazywaliśmy, ale po prostu nie streamowaliśmy piratów w pół roku. Ej, ale z tego co ja pamiętam, to kurwa gildia gejszy, to ten... To oni kurwa co jest kurwa? Oferowali te skrzynie puste. Tak? No, ale nie widzę tego. Może to trzeba z nimi rozmawiać, co jest obrzydliwe oczywiście. Dobra, czy... No. Napełnijcie statek gównem. Tak, już jest napełniany przeze mnie, spokojnie. Full of shit. Świetnie, ale nie wiem, czy w sumie nam statek będzie potrzebny, jeżeli nas gdzieś teleportuje, chociaż nie wiem, co się stanie. Bo specjalnie nie chciałem sobie spoilerować na streamach. Please, no spoilerino. No. Chwilę później ktoś pewnie ich spoiluje. To wasza wina, że nie macie Xana zbudowanego. Ajajaj. Rud. Znaczy co? Ja nic nie powiedziałem. Ale? Ty nie masz żadnego ale. Powiedziałem wcale. A, wcale. No to... Ale? Wcale. Weź Rychon. W ogóle siema widzę. E średnik p... Ep... Gprt. Dobra, jest tu dużo rzeczy i dżdżownice. Spierdalaj z tym. Dżdżownice. Airford Gym. F-Word Gym? Jacek, czy zamierzasz napełniać skrzynię? Mamy bardzo pełne skrzynie i potrzebujemy więcej, prawda? O, tak. Jest, jest. Za każdym razem, 10 minut później, kurwa, nie mamy rzeczy. Dawajcie, wystrzelimy kogoś, żeby pozbierał. I mean, to, że rzucasz się z nieodpowiednim zapasem kul na galeony, to już nie moja wina. Bo to kurzostwo się nie rzucać, jak jest okazja. Hop. Wish to blow it well. Wow. Derkiego wystrzelacie na szczęście, no jo! Gdzie jest Darki? Jezu. No ty jeszcze nie wyjąłem swojego Darkiego. Ze spodni. No, chciałbym powiedzieć z kieszeni, żeby nie było. Udaję, że nie jestem ordynarny. Jak to dobrze nadmieniłeś, że tylko udajesz? No. Abakiego, abaki! Dobra, chodź tu małpi skurwysyni. Dobra, pierdalaj się. Chyba pomyliłem go z ptakiem, jak przelatywał. No cóż, tak? Dobra. Czy to samolot? O, nie, to Darki Brando. Ciekawe w sumie, to chyba nie powinno się niczym różnić. W sensie ten tryb teleportuje nas pod tego konkretnego NPC-ta, mi się wydaje. I to nie ma żadnego związku z bycia innym serwerem, o może tak. Więc jakby dalej gramy swobodną rozgrywkę, ale jesteśmy obok wyspy chuj. To co powiecie na reprezentowanie kampanii złota, zbieracze złota w funkcji emisariusza? Tak. Zajebiście. O pierdole, postęp wyczynu. Chciałbym tylko powiedzieć, że przespaliśmy... Drugi sezon. Cały drugi sezon, tak? Tak, że przespaliśmy drugi sezon i pół pierwszego.
Więc nie wiem, co tu się dzieje teraz. Ja pierdolę, dziennik pirata, zadania, rejsy. Wyczyn ukończony. Dobra, to co, zaczynamy? No jo, zwłaszcza, że... Ja już głosowałem. Nie, ale czy zaczynamy do przyjść do NPC-ta może, Jacek? No, ale tam się głosuje. No. A... Bo to jest to. A nie rozmawia się z nim? Ja już nie rozmawiałem. Z nim. Z nią. Nie ma cokolwiek. Z rozbitkiem. No. Opowiadaj mi swoją historię. Ale efekty w tej cutscence. Dobra. Pal się skurwę synu, jebany. Jak to się wyrzucało? O. But them always promise the freedom of the sea. O kurwa. Now ale poszłem. Coming on the tides already changed this world to its. Krystian, miałeś wiadomość od Ksona, nie wiem czy widzisz czat. A nie myślisz, że to nie specjalnie? Everything. Ha? Want to know its meaning? Nic, Michał, nic. Nie wiem, jem banana. O, jesz banana? Smacznego. Okay. Jesz banana? Żartowałem. Czy mogłabyś mówić kurwa trochę szybciej? Śpieszy mi się. Czemu nie działa push to talk? That means to learn the truth with o, ty, książka! O, przewoźnik, tak, tak. Ferryman. No, przewoźnik. TF, TF. Soon will the ferryman come. All you think you know about your life and death is only the beginning. With your heart still beating, you will see the trochę to trwa. When you raise up the flame of souls, all I can do is show you. Jak się robi emotki? Y-rekiem albo Z. Ty pokaż mi drogę, ja ci kurwa noba pokażę. ale pieszny piasek. O kurwa. O kurwa. Ale sztuczka. Utevo Lux. O jest kurwa. O! Portal 3. Gaben, czy to ty? Gaben jest rozbitkiem. Dobra, pierdalam się pierwszy do portalu, elo. Nieważne, jestem za gruby. Your loot items will not come with you through the portal. Zajebiście, mam nadzieję, że Darki też za mną nie pójdzie. No gdzie jest ten portal? Tam jest, zobacz. Gdzie? Tam. No. Tam! Nie widzisz? O kurwa, no. Widzę już, dobra. Twoje upy nie przejdą z tobą. A, pierdolisz tam. Patera. Dobra. Łupy nie mogą przejść, jeżeli nie masz ich żadnych. Five head. To co, wypierdalamy się? No, ja już kurwa nie pamiętam statek. Jak się pływało. To co, Jacek za stery standardowo? No. Doskonale, czekajcie, wiatr będzie po naszej... z lewej do prawej. Tak, już? Samce? Dobra. Dobra, czekaj, hop. Już ci pomagam. Jak coś, Jacek, cała w prawo. No, full pizdeczko w prawo. Ja tak, widzę. Ale chciałem powiedzieć full pizdeczko. Dobra. O, zrobię łuch. I co, i wypływamy i kraken. Co wy na to? O tak.
Ty, ale że żadnych nowych szantów nie ma, odkąd wmyżeśmy ten Teges? Nie, kurwa, czekaj. O, no. Mój akordeon chyba nie działa. Działa, nie, robi ty, 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 ty. No dobra. Bo jak nie jest leadem, to też inaczej działa chyba. To ci... Dobra, prostujemy, chyba. Kurwa, ale cicho. Ta tarara. Nawet trochę może kawałek w lewo. Dobra, chuj z tymi szantami na razie. Wpierdalamy się. W odbyt szatana. Dawaj, pa kurwa teraz. Tak wiem, Michał, ja to widzę. Na rybek se kurwa nie można połowić wchodząc do odbytu szatana. Możesz, możesz, wow. Ciemno. O kurwa. Co jest? No o Jezu, ty. Jesteśmy w Krakowie chyba. Pierdolę, nic nie widać. Zakładać maski. Wiecie co, generalnie chyba patrząc na wodę nie chcę. O, ty! Halo, Poli chce krakersa! Ty gdzie to jest kurwa? Gdzie jest papuga? Tu jest. U mnie. Don't forget DL6. Kema. O, zabiłeś ją, zabiłeś ją. O kurwa. Łódź po atomówce wygląda lepiej niż zwykle. Generale ping-pong cel Nowy Jork. Ej, co jest? Ej, o, co jest kurwa? O nie. Tak wam powiem, że fajnie macie. Gdzie jesteś, Jacek? Wyjebało mnie. Z gry? A. Windowsa. What the fuck? Ups. O, dobra, Darki, idź kurwa zwiedzać. O nie. To fani LP z rąpy. No. Gracie of Tips nie wyłączyła się tutaj po ostatnim uruchomieniu. Kurwa. Pierdolisz. O nie, Jacek poszedł kurwa na drugą stronę przewoźnika. No dobra, no. Coś tu pływa. O właśnie, w tej grze była luneta. Ty co jest? Latarnia morska. Gdzie? No? Pod latarnią najciemniej. Zniknęli! Nie ma już fanów rąpy. Ej! Kolej z jakiegoś głośnika napierdala, od ministranta. No nie mogę nawet kurwa harpuna użyć, ja pierdolę. Ej, uważaj, coś płynie na nas. No. Nie wiem, czy w ogóle można sterować. A nie, można. Co, mam się w niego wpierdolić? No. Dobra. O, tam płynie drugi. Gdzie tam? Tam, gdzie popłynął ten pierwszy, z prawej. Nie, to nie, mam wrażenie, że jakoś tak dużo topornie mi piraty działają. Tak się przycinają się tak. Usuń se Windowsa. Prosto płyń, prosto płyń, bo coś tam w tym odbycie szatana dba się ten. Ja generalnie to wszystko ten, full pizdeczka w prawo poszła, to i tak nic nie skręca. Czyli statek jak zwykle jest rozpierdolony. Może być. O! Straciłem, wyszedłem kurwa ze swojego ciała. No. I Jacek wróć do nas. Golem, lista załogi. Golem? Jaki kurwa golem? No pływamy golemem przecież. Galeonem, kurwa. Oj, oj, oj. Ale zabawa. O, co jest? A. Strange Shores. Obce wybrzeża, jakby ktoś nie wiedział. Piracki żywot. No, zajebiście. Sea of Thieves, a pirate's life is here. Sea of Thieves. Siema. Siema, co tam? O, syreny podobno są. Syreny? Właśnie, dobra. O, titties! Cyce? Gdzie cyce? W sensie, że syreny, jak syreny równa się titties. A, no w sumie to ta. Chcemy zapierdolić kotwicę? Chyba... I przeczytać? Dobra, kotwica, kurwa. Wiecie, co wam powiem? No. No.
prostu nie chciałem sprawdzać integralności swoich plików, ale gra chyba twierdzi, że muszę. A, no. No to... to my przeczytamy, a ty sprawdzaj i tam... działaj. Twisting Tide Spell... Ty masz po polsku chyba, nie, Christian? Tak, czy ja mam czytać po polsku? Tak, czytaj na głos. Dobrze. Będę do ojca. Że powiedziałeś, że... na... Morski przypływie, porwij mnie do miejsca, gdzie marzenie o pirackim losie jest wieczne. Strona druga. Nie każdy, kto tu przebywa, pragnie urzeczywistnić swe marzenie o pirackim losie. Wielkie zło pragnie położyć kres wszelkim marzeniom. Są i tacy, którzy stawiają się na rozkaz. Ich marzeniem jest zobaczyć Sea of Thieves z powitym rokiem. Wyroki... Skoro zjewie, wyroki śmierci nie mają tu żadnej mocy. To święty strzeże prawy pomiędzy światłami przewoźnik tu służy. Marzenie o pirackim losie! To marzenie o wolności! Lecz teraz coś znacznie gorszego od śmierci. Czeka tych, którzy pragną swobody! Czemu... czemu... Kurwa, czemu nie robisz voice actingu? Bo może teraz, jak będę miał w końcu czas. Przewoźnik wie o tym i lęka się tego, lecz musi wypełniać swoje obowiązki. Przysiąg zakuć kajdany tego, którego może ocalić te wody. Mowa o więźniu niesionym przez fale wieczności, których nie widział jeszcze żaden pirat. Żaden żywy pirat. Ale ta czcionka jest trochę chujowa. Trochę mi się zlewa w oczach. Sea of Thieves potrzebuje walecznych i wiernych ideałom piratów. To nie my. Takich, którym nie brakuje odwagi, to my kurwa na pewno nie. Stawić czoła narastającemu mrokowi, bo my nie mamy wyjścia. Wypatruj zieleni na horyzoncie, światło, które prowadzi cię na przeklęte wybrzeża. To możemy również też się wypierdolić statkiem, będziemy na zielonym wybrzeżu. Kurwa, po chuj mnie ta instrukcja, jebany szmels. Aby ocalić marzenia o pirackim żywocie, trzeba najpierw ocalić żywot pewnego pirata. A, to aby ocalić marzenia, ja chyba powiedziałem, aby obalić marzenia, no cóż. Mury runą i pogrzebią cały świat. No. Koniec mojej pracy magisterskiej, dziękuję za uwagę. Panie Krystianie! Dobry panie Krystianie, to proszę mi powiedzieć, jak tu postęp z pracą wygląda. W ogóle już praca jest w recenzji, dopiero się skapnąłem, że ja w tekście nie mam tych polskich znaków i mam potępa. Znaczy przecież jest na to zwracam uwagę. Znaczy tak, ale wiesz co, ja miałem to z jednej strony naprawić, ale... A z drugiej w dupie. Z drugiej strony nie chciało ci aż tak bardzo w tym grzebać i uznaje, że to nie jest godne poświęcenie. Znaczy teraz już wiem, jak jedną paczką dałoby radę, mimo że ja szukałem kurwa samej paczki dla polskich znaków z ogonkami i nic nie działało, bo mi z powrotem brało abstrakty tłumaczyło na streszczenia, nie? Na całe polskie menu. Ale no dobra, no ty, no. Przeszło, to przeszło. Na chuj drążyć. Na chuj drążyć, tylko żeby się znowu kurwa nie okazało zaraz, że mi to cofną, bo nie wyczymie. I jak coś, to jest kawałek lądu, gdzie możemy zakumować. A tu jest niefajnie? No. Wolałbym bliżej gdzieś móc nogę postawić na piasku jakimś. Zatki na piasku. Gdy pełno w szkle. Chodź tu. Ale nie, czekamy na Jacka może? No to możemy podpłynąć, zakumować i Jacek będzie już ten. O ile mi to działa. I Jacek dojdzie do nas. Musi działać. Gorzej niż z Lagosem nie będzie. Znaczy, wiesz co? W sumie to mam gorzej niż Lagos teraz, jak o tym myślę. Ojejej. Ojojoj. Wypowiadasz złe słowo. Wiesz dlaczego? No. Bo jemu przynajmniej taka się odpalała. Ojejej. I nie wysypywała się. To, że działała 2 FPS-ach. Michał, gdzie ty widzisz ten ląd? No drzewa, widzisz drzewa? A. W sensie... Gra piraty uznała, że potrzebuje z powrotem pobrać jeszcze ponad gigaplików. No to... Krystian, kotwica! Już? Jeszcze chwila. Ja się boję. O Jezu, już nie chcemy kurwa parkować w naszym starym stylu. Wiesz co, Jacek, z jednej strony, jeżeli potrzebuję pobrać gigabajt, to w sumie dobrze, bo to oznacza, że coś było spierdolone i to jest możliwy fix. Gorzej by było, gdyby... Nie? Gdyby się okazało, że nic nie ma.
No tak, bo wtedy pewnie mu się całkiem przejmować. Dim, Dim, nie rób sobie tego. Dawid. Tak? Co, muszę coś powiedzieć. Tak. Idę szukać syren. Nara. Znaczy, co za czad. Także ty żartami jednak, zastanawiam się bardzo poważnie nad tym, żeby sobie w końcu kupić w pełni fajnego, legalnego Windowsa. Hmm. Wow, żeby nie macie legalnych Windows. Hej, ja mam i na laptopie, i na kompie. W sumie nie, pójdę do was, znaczy pójdę na statek, nie wchodzę na ląd. Żeby nie striggerować żadnej tej. Aha. Ale od razu ci zaspoileruję, nie ma syrenich cyców. Noo... Cały update kurwa niepotrzebny. No. Gra stracona. A nie, wiecie co, dobra, cofaj kurwa. Zapomniałem już przez te pół roku. Przypomnijcie sobie, kto nas wyciągał, jak statek był daleko z wody. Ja bym nie chciał takich syrenich cyców jednak. Cofaj mnie to. Dobra, i teraz pytanie, czy to na lewo, co latają te kruki? A nie, tam nic nie ma w wodzie. Czyli nie ma lutu. Ech. Dobra. Muzyka. Graj muzyko. No dobra. O kurwa, no co ty? Chyba mi się rozstroiło coś. Czekaj. Nie, Michał, nie, Patera. Ale jedzie. Ratararararatata. Mogę kufelka z tobą, w sumie możemy wychylić jednego, bo chyba tam jednego. Ja bym, żeby GPS mi się w połowę włączyła. No. Też by było, fajnie by było, dobrze by było. No, ja bym się w sumie cieszył. No. Masz kurwa, masz, poczęstuj się. Jan Paz, cześć Gerudo. To powiesz na... Kufelka. Jak słyszę Jan Paz, to tylko przypominam się w przeróbka z Sandstormem. Mhm. Co? O kurwa. Ale kurwa, da. Może tym zaginionym piratem był od początku Jacek. Może tym zaginionym piratem byli przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Których kurwa zatopiliśmy, rzucając wybuchowe bomby scenarii. Kurwy na dźwigu! No właśnie, wywieszam kurwa flagę piracką. O, wyczyn ukończony. No, zajebiście. Wow. Jaki był ten wyczyn? Co żeś takiego zrobił? Kliknij w przycisk. O kurwa. Jestem w dość niekomfortowym miejscu. Chodź Krystian, napijemy się. O, ups. Ja no patrzyłem na Steamie i wydawało mi się, że statek się przewraca na bok. No. Oj. No co, bez telemarku dzisiaj. Wyruszali na przygodę. Zobaczymy, jak dzisiaj mi to wyjdzie. I ten masny Ted. Masny Ted. Dobra, czekaj, bo... Skrzynia z tym, nie. Skrzynia próżności. Nie przebieram. Znaczy, mogę przebrać pirata, ale... W sumie, jak się zastanawiam, ten kapelusz jest chyba kurwa fajniejszy z perspektywy czasu. Nie od kompletu, ale jest fajniejszy mimo. Pi. Znaczy, no, ja słyszę, pi. Słyszę, że coś rozlewasz. Trochę się bałem, że szczasz na mnie, ale... Nie, po prostu ci podaję do mordy prosto. Co ty chcesz? A, no dobra, czekaj. Daj mi chwilę. Patusowanie się tu odbywa. Dobra, pijemy. Twoje zdrowie. Ale pyszne, kurwa. Water. I'm drinking the water. Jak ty tak wypierdalasz daleko?
No to ostatnia kurwa klatka, musisz podskoczyć. O, co ty robisz, kurwa? No, trzymasz gardę. O, zajebiście. Ty, jak coś się świeci. Zgubiłeś narty. No to jest te wyjście, z którym wyszliśmy. O, ty! Jaki kurwa ten, słońce księżyc? Co to jest to niebieskie? A to nie mówiłem o tym? A, no to supernowa. Albo taka w miarę okej nowa. Super stara. Twoje super stary, mój super stary. Chcesz dołączyć do poprzedniej sesji z wielką chęcią. No, zajebiście, to jedę się od Lenzy. To Lavos leci, o no. To kolejną zameszkuję? O! Schini! Dołączył do drużyny. A mi wcześniej też dołączyłem. To, że mi w międzyczasie grę wywaliło. Zobaczymy, jak tym razem będzie. O Boże. Kierowa Sewik, ostrzegaj, tu się pije. No, wchodząc na tutejsze streamy, trzeba mieć od razu jakby przygotowane, nie wiem. Siehehema! Ja żyję. Siehehema, jak dobrze cię widzieć. Dobra, kurwa, płyniemy. Kurwa, zniknąłem. Ale gdzie my płyniemy? Gdzie ty chcesz płynąć? No właśnie, dokąd płyniemy? A nie wiem, myślałem, że się wpierdalamy dosłownie tam. A, że zaparkować chcesz. Dobra, dawaj. No o kurwa, nie, dobra, ja już wysiadłem niechcący. Emergency button, wpierdolone. Płynę. To wy płyniecie w końcu, czy nie? Czekaj. Bo nie wystrzelisz się stąd. O kurwa, okej, okay, dobra. Nie. Jestem. Dobra. No ja podpływam. Jesteś pod wodą? Nie, kamienie. Kamieni kupa. O, jesteśmy na lądzie. Siema, więc no. Wyspa chuj. Jest też tutaj nasz przyjaciel Małpki Brando. Wyspa chuj 2. Ura! Elektryczne bugalu. Dobra, dobra, patrzymy co. Czy tu coś jest w tych wrakach? W ogóle, wait, bo ja się skupiłem bardziej na voice actingu niż merytoryce, więc ja nie wiem co ja czytałem. Trzeba uratować pirata. Widzę kogoś. Ja też. Nie, to krzak jednak. Chodźcie tu do mnie chodźcie. Do mnie! Na mnie. Pazoba. Ale tu jest ciemno w pizdę. Ty, siema. Elo, kurwa! To nie jest statua po prostu? Ej. O kurwa. Ty, w dzwon trzeba zajebać. Nie. A może? E. No można zadzwonić. Musisz podejść bliżej Jacek po prostu. Dobra, to szukamy czegoś. Okej. Okay. Teraz kurwa. Można tędy iść. Turędy. No, tędy. Idziemy. Może zapalę latarę. Dla klimatu. Wiecie, to czekajcie, przyciszę trochę grę, bo mi zaraz uszy okay. Kurwi. Aha. O kurde. Szkielety. Właśnie, ciekawe, czy w tych sezonach naprawili błąd z Location 4. A, tak, ciekawe. A, wyjmij lampę, żeby... O, z chęcią, kurwa, dawaj zielony. No nie, to jest jakiś inny. Płomień dusz. Kurwa, zapominam co tu się robi w tej grze, Jezu. Prawym musisz. No i musimy rozpalić ich te. Dobra, udało się. Nie ma tu jakichś sekrecików. Pamiętajcie, żeby czytać kurwa te, żebyśmy znowu nie musieli questa 5 razy przechodzić. A są tu jakieś? Nie widzę, ale tak tylko mówię, żebyśmy się rozglądali, nie? Dobra, nie mówi się nie widzę, tylko nie widzowie. Coś jeszcze? Nie wiem. O. Dead men tail no tales. Tail no tales. Umarli milczą jak grób. Jak tails. Siedzi na ławce jak tails. Ja pierdolę. O Boże, nie, Jacek. O, patrz, łódeczka, albo to co z niej zostało. A, bo tu jest przejście.
A czekajcie, kurwa, mamy dwa przejścia. A, dobra, to się kończy. To jest jakieś pseudo wyjście. Wy już wybraliście ale sobie. To się kończy, tu nie ma. Ale można lampę zapalić. A. Coś się ruszyło, miałem wrażenie. Jak ją zapaliłem. O. W sensie jakby taki lekki wstrząs był. Znaczy no, to się, też słyszałem. Bo tu się zapalają. Musimy znaleźć po prostu lampki wszystkie i je zapalić. To wtedy pewnie przejście do mnie się otworzy. Ty, to trochę brzmi kurwa kolenda. Bo my stąd przyszliśmy. Małemu, małemu. Okej. Okay. Widzicie te duchy? A. Jakie duchy? Patrzcie. Z wyszynkami byśmy. Tak. Coś widziałem. Drzwi się otworzyły. Aha, no faktycznie. Bo ten, ludzie pchali. No dobra, okej. Siema. Chcemy sprawdzić te braki, czy... Martwe grotto z kart 20. No, sprawdźmy, ale czekajcie. Zobaczmy najpierw, co nie pierdolą. Co pokazujesz, kurwa? Co to są za jakieś... Nie ma ich. Odeszli. Tu pod wodą nie wydaje się, żeby coś było. Gdzie wy jesteście? Tu wy jesteście. Ja jestem na tym szkielecie. O kurwa, widzę, nie żartowałem, już nie jestem. Spierdoliłem się. Ale pada. No i wydaje mi się, że tutaj nie ma infektego. Ale czekaj, ty byłeś na podwodnym tym czole? Nie, tu się no, nie da. No tutaj byłem pod wodą i tej mówię, nic nie ma. Z tego co widzę. No. Tutaj też zdaje się nic nie ma. My stąd przeszliśmy. O kurwa, o dobra, to skilkowałem się. Jak się kłóca w tej grze? Nie emotką. Tak. No nie dało się kłócać przecież. A. Czuję się jednak, że ta gra jest jednak dalej za głośno, także zamknij mordę, gro. Dzięki. Tak, bo my stąd przyszliśmy. Tak, bo tu Darki siedzi. Znaczy Darki to siedzi kurwa wszędzie, bo jest jebanym debilem. Dobra, chodźmy dalej? No, nie ma, to już chyba nie. No właśnie zastanawiałem się, gdzie jest dalej. A, no to... Tędy. Zostałeś for me. Patrz jak grają. Bo tu jest spadowód. I trzeba tędy iść. Ho, 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 fire's life for me. A, już poszliście, kurwa, idę! No tak, bo tu nic nie ma. Za bardzo jakiś odmów specjalnie, żeby móc. O! Oj, oj, oj. Chłop chyba trochę jest przybity. Get it? Ty, a czekajcie! Ci ludzie, którzy mają wbitą szablę, no. Oni, jak się do nich podejdzie, to właśnie jest Dead Man Tell No Tale. Nie, to jest nie jak... Jak przejdziesz dalej, ta. Po prostu. W odpowiednich Boże. Miejscach, bo jak się przejdzie. Bo wcześniej, jak do nich podszedłem, to też ten... To też się ruszyło coś dalej i też coś, było gadane. Coś tu jest za wodospadem? Ty, nie praktycznie. Wiem. Może tu jest dość ciemno. No latarnie w prawo ręko i nie widać tu absolutnie kurwa nic. Zobaczcie, coś znalazłem. Chwyt. Chwyt? Chwyt materkingowy. Chwyt. Kurwa, kiedy to... Co to, 2001 kawałek anime był? Nie, to chwyt. Dobra. Czyli to gdzieś... się nam przyda. Tak. Wypierdolmy to gdzieś w bardziej widoczne miejsce sobie na to. Ale co, ten chwyt? Chwyt, no. A ja go mogę trzymać po prostu. A dobra, trzymaj mi chwyt. Trzymaj mi chwyt. O! Pierdalaj ten chwyt! Zajebiście. To nie jest wiosło, zostaliśmy oszukani chyba. Znaczy to mówić do wiosła, ale znaleźliśmy mu inny użytek. Okay. O Boże, platforming. Ohohoho. Ej, to co, którą idziecie ścieżko? Tak. No, no czemu on mówi przez zestaw audio Ministrant Plus? Co? No on mówi przez taki głośnik jak
A. No w sumie tak, jakiś taki typowo kościelny bym powiedział. No. O, tu jest szkielet, ale tu się nic nie dzieje. A tu jest, czekajcie, wait. Co jest? Tu też. A my byliśmy. Ja pierdolę, już mi się jebie w głowie. A, au. Już klątwa, klątwa. Po razem nie spadasz na dół? Klątwa do Venge. O kurwa! Christian? Co to kurwa? Jestem jako gruby. Jak rozumiem, Christian nie zastosował się do mojej rady? Jestem gruby kurwa i spadłem. Jebana pojedyncza belka. Raz, dwa, trzy. Dobra. Postać mi nie biegnie. No bo jak jest w tej mgle, to nie biegnie. O. Mocy pochodnie się same odpalają. No co, mąka jest. Siema. Trochę tak. Słyszę bębny. O kurwa. Zapraszam. O, siema. Patrzcie. Siema, chcecie dać łódkę? Proszę, dajcie łódeczkę. Łódeczkę. A może da, Właśnie, Stefik, wpierdol się do nich. Dobra, ale szkolci. Dobra, patera kurwa. To ta słynna niewidzialna scena? Wypij kolejkę za każdym razem, kiedy usłyszysz Dead Men Tell No Tales. Ja już bym się upił chyba. Wow. Ale o kotwicę trzeba podnieść. Jo. Dobra. A, to tylko na dwie osoby kotwica, także... Tu nic nie ma, w sensie nie ma co rozświecić. Chciałbym dostać notatniki. Nie ma? Nie ma. Ty zabina, jak chcesz? Co? Gdzie? Tu. A, tu jesteście na dole. Nie ma. Tutaj wygląda, jakby w środku coś było i mnie to też nie irytuje. Bo jest tu jakaś śmieszna pochodnia, która się zapali, jak coś zrobimy. Tylko musimy właśnie coś zrobić. Wydaje mi się... To jest pod wodą. Jest skrzynia, którą można otworzyć. No tutaj niczego się nie da otworzyć. No, co wie ta? Zawsze jakieś interact tables, nie? Nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale... Jakich? Że jest dużo rzeczy, których nie można otworzyć. A. A coś, co mnie najbardziej irytuje, to jak... poziomy są projektowane w ten sposób, że postać się blokuje na jakichś kamieniach wysokości 2 cm. A no. Co zrobisz? No co zrobisz? Nic nie zrobi. Czekaj na chwilę. To jest prawda? Mm. Ja tak widziałeś screena mojego z Pokemonów. Czemu słyszysz się podwójnie? Bo tapnąłem, a... Ej, chłopy! Chłopy! No. Dobra. Czekaj. Muszę dałem tu ustawić, sekunda, proszę. Coś wam to zmieniło, czy nie? Coś podniosło na pewno. Bo ja się zastanawiam, czy to, że opuściłem wam, że podniosłem ten most, to coś zmieniło, czy nie? Jakie, bo ja póki to ten... Ty, a może to jest tak, że albo w jedną, albo w drugą stronę działa, to tego... Nie no, ja jeszcze tutaj drzwi otworzyłem, nie wiem, czy to coś zmieniło. Które? O, te tutaj. No to jest important. Tu trzeba iść dalej, dobrze zrobiłeś. Importante. Kurwa, no... Nie ma. Dobra. Hop. O kurwa, ja podskoczyłem. Nie spodziewałem się ty bychy. A jaki oski nas Pokemonów? Bo chyba nie widziałem. Tego, że 7K doświadczenia zdobyłem lekką ręką. No tak, za tego, za jednego ekscelenta pewnie. 3H3 no. Doświadczenia. No ja w ten sposób biłem na tym spacerze jakieś 200 koła. No, ja coś też koło tego, tylko że ja nie rzucałem ciągle ekscelentów, bo mi się nie udało, ale było ich bardzo dużo. No ja też nie. Dobra, gdzie my teraz mamy w ogóle iść? Wydaje mi się, że tu gdzieś jest pochodnia do odpalenia. Znaczy to, tak. To wygląda jakby ten most trzeba było opuścić w jakiś sposób. Mam ochotę zajść coś, czego pożałuję. Nie sprawdzaj. W sensie spaść tutaj na dół. A. Tu nic nie ma. To była jedna lampa. Płyną łódką. A, gdzie kto płynie łódką? Ej, bo coś się odpaliło jak ten, jak Jacek... Jak... Nie, kto no to spadł? Może... Christian? Kurwa! Weźcie mnie! Tak czy siak, coś się odpaliło. Może dobra. Oni podpłyną i coś odpalą. To pochodnie pewnie. O tak, bo się zapaliła ta przy ścianie. No. Znaczy, no ja ją zapaliłem. Tak, jak A, bo tutaj była lampka, faktycznie. Gdzie?
Czy? Tutaj. Tutaj, no. Tu gdzie jesteś? A to tak, to ty odpaliłeś. Ej, a gdzie, widzicie tu gdzieś ten? No zamknij mordę, wypuść mnie! Umarli milczą, a żywi kurwa płyną. Opuścił się. Myślisz, że ja chcę kurwa płynąć? Nie bez powodu jestem gruby. Go, go, go. Power Pod... Rangers. Dobra, wpierdalam cię. Patera. O kurwa! Ale się wpierdalam. Patera! Patera. Jak to kurwa dunder świśnie, ale tak porządnie, chodź, żeby nie Krystian, zajebał na miejscu. Chodź Krystian, zaprowadzę cię, znam skrót. Dobra, patera, jak się wpierdalam skrótem. Ja pierdolę, ale w takie jumpy z Minecrafta to bym się nie dał rady raczej. Skuł się, chłopie, skuł. Dobra. No i Seversin, gdzie ty jesteś? Ile mam na ciebie czekać, kurwa? Zamknij pyjs. W ogóle to co, Krystian? Słyszałem, że skoro już skończyłeś pracę, to Pokémony zaczynamy. Nie ma powrotu, kurwa. Ja już mówiłem. Ty, a dlaczego jedna latarnia się świeci na normalnie? Pa. Co pa? Nie wiem. Nawet, tutaj też jest. O. No to kurwa... Deadman Telltale czy jednak coś gadają? Zielone pieniądze! Okej. Okay. No to co? Siema. Mogłeś... Wyglądasz jak cwel. O! Dobra, czekaj. O! No i co teraz, kurewko? Ha! Jaki lewitujący. No. Normalnie. To dobra. Jest tu jakaś mapa, z którą nic nie można zrobić. Mhm. I? No nie wiem, no patrzę co widzę, bo... O! Tu jest przejście w górę. To z chęcią skorzystam. O, ale że my musimy ten... Patrzę co widzę, Krystian 2021. Widzę, ale nie widzę. Te fale skurwysyńskie. Nie podoba mi się fakt, że stawiamy tyle pieniędzy, kurwa. I tak podobno ich nie weźmiemy ze sobą, więc... A? No bo co? Bo się boicie jakiejś klątwy? Tak. A, boję się klątwy bycia bogatym. Ej! Ale czemu nagle wolniej chodzę? Ej, to jest zbrojownia. Tak, ja też wolniej chodzę. Pewnie coś tu się odpierdala. No jest zbrojownia. Czyli zaraz będziemy chyba się tłuc z kimś. No tak jak Tebik mówił, przez mgłę nie można biegać. Mhm. I się... Tutaj generalnie nic nie ma z tego co widzę. Chodzi jak... Szukajcie lampek. To musi coś być. Udajcie się za lampkami. To musi coś być i zaraz na nas pewnie coś wyskoczy. Cześć Rychon, trzymaj się. Elo? No ten Teges, no co Dim, co ten Teges, gdzie jest ten Teges? Ja spoilerować. Gdzie jest ten Teges? Ale właśnie, jak mają być spoilery, to nie. Czy ja tu skoczę? Nie. O, coś słyszałem, no to może pod tobą się sobie coś udinało po prostu. No, bo jestem gruby. Proste. To tu można pod schody wejść, ale ciekawe czy stąd wyjdę. A, wyjdę. Fiku miku na luziku. O, kielet. Ty kurwa, da się. Ty, nie da się tam. Okej, dobra. To jest? Wystarczyło linę przeciąć. A. No. Kurczę. Sprytne. No. Coś trzeba robić, co nie jest związanego z lampą? Dobra. To też, kurwa, przecinam. Zdecyduj się, kurwa, gro! O, a to... Aha, to jest interaktable, no to ciekawe. Mi nie pokazy... O, kurwa! No Boże! Co tam, Michał? Deadman Tale No Tales. Amen. Michał, teraz walk of shame, kurwa, bez biegania. Co tam? O Jezu, zapomniałem już, że gra piraty ma jeden pewien myk. Myk.
aż mnie noga zapiekła. A! Kompi się grzeje. Myślałem, że fall damage. Nie, 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 chodzi mi jeden, że mnie noga zapiekła. No, ona jest trochę taka. Nie, niby nie czuję, żeby mi się cięła, żeby jakoś się sprawiała, że mój komputer płakał czy coś, ale... No, wali się. Nie mam nic kurwa słodkiego, trudno. Jest. Tu chyba trzeba zrobić. Wow! Za strumieniem, jak w Raymanie dwójce! Złap 30 lumsów, zobacz, zobacz. Co? O, no... Ale ładnie. Wygląda jak te miasto z Falflata. Rozjebane. Z czego? Z Falflata. Z czego? Z gu... Czego? O! Nie chcę spać. O! Przejdź przez grotę Marlaka. O kurwa, pieniądz. O! Checkpoint. Książka! Kolejne strony magisterki zostały napisane. Zwrotka nowy pirata. Ty, nie mam chyba nic więcej. No bo tylko checkpoint mamy. Aha, dobra. Odblokowane oznaczenia, obce wybrzeże. Którędy wy poszliście? A, wy tak poszliście. No. To ja próbuję wpierdolić się na przewaj. Zdobyte nagrody, poziomu drugiego. No. Rozpaliłem światło. O nie. Gdzie ten poszedł tamten? No ja, bo widzę, widziałem, że to jest drabinka, więc stwierdziłem, że się wpierdolę na drabinkę. Okej. Otwierać! Tales of the Dead. A więc jednak są opowieści o umarłych. Znaczy, na opowieści są, ale to martwi nie odpowiadają. Aha. Jaki dziwny chiński mur. Dead man, dead, no tales. Jak nie używa? O, wychuje. Coś tu jest, z czego można skorzystać. Dead man, dead, no tales. Tak? Chodźmy dalej. Ale to ty dzwonisz. Ale to ty opowiadasz opowieści. Hopla! O kurwa! Chciałbym jakieś jedzenie. Trochę skoki. Też to Sailor's Grave. No. Też to Sailor Moon. A może to Sailor Grave? Swift. O! Czy bym dał za scenaria? A chcesz mnie wpuścić, kurwa? Gdzie? Ups. O. Miałem dziwne wrażenie, że to co zrobi nie będzie najmądrzejszym elfem gwiazdowić, aaa, kto by się przemawiał takimi debekami? Ty, gdzie ty chłop gada? Gdzieś tu. Gdzie tu, no? Na górze! Chyba. W sensie jest pusty ten. Widzisz to? Pusta klatka. No. Weź na górę, opuść mu klatkę. Tak, nic się kurwa na pewno złego nie stanie. Jak się tam wchodzi? Właśnie, czekaj. Bokiem. Ja pierdolę, ale tu jest inne jeszcze przejście. Ten to gdzie ja idę? Jak ja chcę? O nie, nie mów mi. Ej chłopy, bo ja tu jestem, no. coś robię. Co robisz? Chodźcie do mnie. A ja, o kurwa, ale poszłem. Ale że sobie wersji coś czuję? Ej, mam bardzo kurwa złe wieści. No. Spadłeś i nie możesz wyjść. O, nie, dobra. Wylazłem. Gdzie ty jesteś, Michał? No, idę tędy. Szedłem do takiej zrujnowanej łajby. I zobacz, ja opuściłem to koło. O, siema, kurwa! I wejdźcie na to koło. To? No. I to? Klucz od klatki, podnieś, mam klucz. Nice. No. Wypierdol. A, bo wy nie możecie na tym. LOL!
Myślałem, że może tam na górę wejść. Dobra, czyli mamy klucz. Chyba chodziło o to, żeby podnieść klucz, ale klucz był tak zbudowany, że mam klucz. O. Yo ho, yo ho, a pirate life. Co jest? No słyszę, kurwa! Idę, zamknij mordę! Klej pizdę! Próbuję, są trzy drogi generalnie do wejścia na górę. Trzy domy. Tak, ktoś powiedział trzy domy? Jest. Tu jest jakaś łajba, do której nie ma wejścia. Wydaje mi się, że można tu jakoś przez skały przejść. No o! Bo... Cześć, Jacek. A? O! Tu jest. Ty, patrz, pieniądze. Pieniądze tu leżą. Dobra. Tak to nie działa. Dawaj tędy, o kurwa, nie. No, nie, może, może. O. Jakimś cudem zgliczowałem się w tamto to. I jestem. Boże, no jaki Breath of the Wild tu się robi. No. Się nie spodziewałem. Siema. Teraz. Zamknij mordy, kurwa! Byłem jak najszybciej. Zase posiedzisz, kurwa, tu jeszcze. Bardzo powoli. Dobra. Powoli. Spierdalaj. Adios. Wow! Spadłem z nim. Ha! Podnieś mnie ktoś, dzięki. A, bo tutaj jest ten łeb gadający. A, chcesz mnie podnieść, kurwa? A... Ups. Nie zdążę chyba? Okej. A, dzięki. Dobra, klucz do klatki. O Boże, co się stało? No nie, to ja wiedziałem, że się wypierdolę. Siema. Sama głowa. Dobra, zajebiście, dawaj mnie. Zamknij pizdę. O, dawaj go. Zrobił to. Przeklęty kapitan. Pokażę ci noba? Tatunia! O Boże! To nie, Boże, on będzie pierdolił. Dobra, zostawiam go. Idziemy na te, na skarby. Ajajaj. Dużo achievementów, dużo rzeczy. No a mi się zacięła... Czekajcie, stara latarnia. Zacięła mi się jego ten... Animacja? Jego dialogi mi się zacięły. No mi teraz dopiero zniknął. Co ty robisz? Piękne. Utkłem. To co, idziemy płynąć się tym galonikiem, który tam stoi? Nie wiem, jest jakiś, który nie jest może rozjebany przez przypadek? Ja słuchaj, na pewno zdejmiemy tego ze skały i wszystko będzie dobrze. Dobra, dawajcie, wpierdalamy się najpierw chyba do tego. Unpleasant. A, bo tu jest taka latarnia. Nie możemy do latarni wejść. Gdyż, no. Ponieważ... W latarni, no właśnie widzisz. A to jest... na pewno jest jakaś inna droga. Chyba, że ktoś potrafi zrobić slash skok. Ale nie, takiego się kurwa nie zrobi dystansu. Ja ciebie też kurwa słyszę, możesz się zamknąć. A nie, czekaj, zrzućcie wszystko. O. Wait, to będzie cutscenka. No. Zobacz. No. Zajebiście. Gadająca głowa się do czegoś przydała, ale... One head. O nie, nie trzeba. Nie. No, dobra. A. A kto pytał? Okej, end. Nie chcesz może sobie poczekać, kurwa, przed latarnią? Co to na to? Wy już jesteście na górze latarni? Tak, oczywiście. Jeszcze nie. Jeszcze nie na górze. A!
Hop, 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 hop. Dobra. Mało pływania jest. Książka tu jest. O, zajebiście. Pokczmen. Lesz, kurwa. Obce, lecz znajome. Gdy już myślałem... Nagrody poziomu czwartego. Gdy już myślałem, że przez tę mgłę z nudów zniosę jajko, usłyszałem starego wartego, wołającego ziemię na horyzoncie. Tyle, że w jego krzyku coś brakowało entuzjazmu. Owszem, przed nami majaczył się ląd. A, okej. Okay. Ale było już za późno na zmianę kursu i rozbiliśmy się na skałach. To taktycznie. To jest nasz pamiętnik. Słyszałem starego pijanego. Po zwiedzaniu groty zobaczyliśmy kolejne wraki statków i wielką latarnię. Co dziwnie, załoga zrzeka się, że wcześniej jej tu nie było. Rozpalaliśmy w niej ogień, a jednego z członków załogi wyznaczyłem na opiekuna latarni. Bijące z niej światło w końcu zapewni nam ratunek. A na czas, dopóki ktoś tu nie zwabi... Dobrze, co to jest, kurwa? Przez chwilę myślałem, że dostałem wylewu. Nakazałem reszcie załogi przygotowania elo. Szałasów z części porozbijanych domów. Może nawet sklecą jakąś tawernę zabawną. Zaczynam się czuć jak w domu. No, zajebiście. A to jest coś dziwnego. Ale znajomego. O kurwa mać, abym się wykurwił. Something strange, yet oddly familiar. Ej! Krystian, gdzie masz tego łebka? Chodź tu. No. Chodź tu do mnie. Postać go tu. O, faktycznie. A czekaj, najpierw zobaczmy to coś tam familiar, co jest na górze. Co? O to mi chodzi. A, ja myślałem, że to jakiś interaktable jest. Nie, właśnie nie jest. Dobra. Jest, nie można tego, brawo. Nie tego rozpalić faktycznie. Nie. Siema. Nobody. Kurwa, sloop? Nie, kurwa nie sloopem, to nie. No, to możesz kurwa wstać na przykład. Mięśnie cię nie bolą. Lighting up the town is all well and good, but you'll need to point your flame out to sea. W stronę morza. Morza. A, to, aha, czyli ty się nie ruszysz, kurwa. Ciekawe. Dobra. No, teraz trzeba... Chyba a drugi nie jest na boki na przykład? O, właśnie. Co to się dzieje? No ja steruję górę. O kurwa. To jest... What the fuck? Czy to jest ten tak zwany space docking? Nie chciałem tego widzieć. Czekaj, dalej to jest? A, no dobra, no trudno. A, czekaj kurwa, czego my szukamy w ogóle? Musimy przyciągnąć uwagę przewoźnika. A, to dawaj na lewo, coś tam było na lewo. Kurwa, nie mogę. O, tu, stopuj konie. Znaczy nie, dawaj w lewo. Kurwa, lewo. Dobra, powinienem pójść na lewo. O, nie, czekaj. Nie wiem, czy wiesz, ale tutaj lewo, prawo to wciąż jest WS. O, czekaj, o nie, to nie to. O, nie, dobrze, zapaliliśmy, dobrze. To teraz daj się w lewo. Właśnie pytanie, czy to wystarczy? Bardziej w lewo. Aha, nie, my musimy wszystkie, tam jest dużo. Czekaj, no, kurwa! Tutaj są dwa. No. Lewuj. Dobra. Czterodupiec. No dobra, teraz dawaj. Jakie piękne chłopie. Dawaj. Ja pierdolę, nas wykrzywia. Zdrowiec! O! Good as new! No czekaj, zaświećmy kurwa tym ludziom. Dobra, o, dobra, styknie. Dziękuję. No co ty robisz, kurwa? Mieliśmy ludziom po oczach świecić. O, gdzie jest fort po tym pięciu? Dom. A. Płynie. Prom. O. Tutaj do wodu. Dobra. Gdzie oni płyną? Na noc. Chcemy coś zobaczyć? O, wyłącznie na gapę.
still be stowed about here. O kurwa, ty, oni zakręcają. No tutaj pewnie będą. After all these years, the keeper took it when he ratted me out to the others and they set upon me. He shipped me a sight for sore sockets, sure enough. Dobra, patera. O kurwa. Ale poszedł. O, ale żyje. A, zabierzcie mu łeb. Red Sails. A, czyli to trzeba na czerwony statek. Tak. Czekajcie, ja spróbuję, może tam coś jest jednak ciekawego. Da się tam wziął sobie klucz. W rzęby. Aps! Ale kurwa, pazerny. Ej, tu, pie, on teraz... Jeżeli jest złoto, weźmy go sprzedajmy. Czyli co, trzeba teraz do ciebie tam skoczyć, mówisz? Nie, na czerwony prom. Z czerwonymi żaglami. No, czyli tam, gdzie chcieliście wcześniej. Nie róbcie tego, co ja. A, czyli to. Tam nawet nie ma jak wejść. Ja już idę. Mam chłopa. Da się tu jakoś bardzo grzecznie spaść, żeby się nie dało. No bardzo dobrze, Sevi. Klucz ze znakiem się. Xboxa. Naprawdę. Prawie spadłem dalej niż bym chciał. Nie podoba mi się to. Tabuj! Gdzie kurwa na tamtym szkielecie? Czekać! To ten słynny Xbox Pass, X-World Pass. O, siema. O, to myślę, że ten statek daleko kurwa nie popłynie, jak jest wyjebany na skałach. Oj tam, parę dziur. A gdzie jest Jacek? No i idę do was, jak grzecznie i kulturalnie schodziłem, powolutku. Ty, a mogliśmy w sumie to latarnią w tą supernową zaświecić, może coś by się stało ciekawego. O. Złoty Zion! Ej, Savik, on... A, dobra, już się przyjechał. Teraz on na live'ie wyglądał jak ten... Ale chujowa ręka do pokera. To dla niesłyszących. Ale chujowa ręka do pokera. Słabo. Co mam zrobić? Mieliśmy iść do jego kajuty. Toma? Kapitan przodem. O, jest kajuta. Aha. No właśnie, no czekaj, zanim go włożymy. Bananowy wystrzek Brian. Brianek. Czekaj, nie wkładajmy go, może gdzieś tu są te notatniki. Ojej. Do otwarcia potrzebny jest klucz. Tu jest. Ale chyba nic nie widać generalnie. Co? Tu jest książka. To. Kurwa, idę. A, mi się nie pokazało jako aktywna. To. Nie wiem czemu. Nie wiem. There's a rowboat over yonder that will carry you onto the ferry. O Boże, łódeczka, łódeczka! Nie! Krystian już bardzo nerwowo reaguje na słowo łódeczka. Łódeczka! No, to co? And my conscience is clear. But I've still plenty of thinking to do. Perhaps one day we'll meet again. Okay. Dawaj klucz, kurwo. Now take the key and be off with ye. Before you find yourself trapped here for good. Dobra, to niech coś podniesie, ja czytam książkę. Okej. Okay. Tutaj? Krystian? Tutaj? Co? Gdzie tutaj? A! A wy już czytaliście? Tak. Okej. Kurwa, dużo pieniędzy znowu. Dałem mi się wszystkie. I teraz fajnie by było móc je wziąć, co nie? Ty, czekajcie, Nie, czekajcie, nie odpływajmy jeszcze, bo mi się wydawało, że jak my wtedy wchodziliśmy po tych kamieniach,
Nie, to tam się coś świeciło. Gdzie? Wcześniej. No. Chodźcie. W sensie, nie, mówię poważnie. Coś takiego tam widziałem. Powiedz mi gdzie. No, którejś ze skałek wchodziliśmy tam uratować chłopa z tego, z... O mój Boże, czy ty chcesz, żebyśmy aż tam zeszli? No. Absolutnie, szaleniec. Dobra, let's go. Au. No, coś tam było, 100%. I to było... Dude, trust me. Uwaga, uwaga, wciskam X. A, no chyba tędy się wchodziło. Wciskam X, najwyżej do was dołączę za jakiś czas. Jaki X? Jaki X? To jest X to draw. Aha. O, zapalić piece, zapaliłem. No kurwa, szachy. No, grają se, ja pierdolę. Anatolia Karpowa! O, jest książka! A, tu jest książka jest, na pewno. La-di-da. Jacek, jak coś, to już jest książka jedna. No to chyba muszę podejść. No, tylko że to nie było to, czego szukam. Przepisu kapitana Kościeja. Mówi, że this is not the książka we are looking for. Jak no, się tam wchodzi? Dałem. Tędy, no. Dole. Ale jak kurwa, co wymagany wyjątkowy przepis kapitana Bonesa? Czy może kapitan Bones ma jakieś te piwko u siebie? No, gdzie on jest? No kapitan, no to przecież gadaliśmy z nim przed chwilą. Czy to jest kapitan, czy jakiś inny kapitan może? No nie wiem. Teraz w sumie pytanie, bo jest napisane, że jest 5 tych dzienników i pytanie, czy możemy je teraz już znaleźć? No właśnie, prawdopodobnie tak. No coś mi się wydawało, jak gdzieś widziałem na którymś z tych właśnie wraków statków, że coś się świeciło. To chyba nie był ten, na którym Sevik jest teraz, ale nie wiem. Bo ja tu byłem, ale się wykurwiłem na plecy. Mam nadzieję, że nic pod wodą nie będzie. No właśnie, czekaj, coś jest pod wodą, tu się świeci szkielet, ale to nic nie zmieni, na razie przynajmniej. Ktoś tam jest, Sevik? Ale gdzie? No tu gdzie płynąłeś? Nie? Gdzie? Aha, myślałem, że już tam popłynąłeś. Latarnia! Jest bloczek linowy, ale czekaj, czekamy na Shinjiego. Ja jeszcze sprawdzam w innych miejscach, żeby nie było. A, myślałem, że ten. To nie czekamy. Płudność to. No to dawaj. No, kurwa. Aha, to S trzeba. Ale jedzie. Okej. Alrighty. Jest potrzebne, żeby otworzyć. O jest. A może to jest ten, który macie? Nie no, bo to było do drzwi. A tu? To co? Da się to? Nie. Tak? Da się? Nie. Nie wiem. Ja coś podnoszę. A, czekaj. Tak, podnosisz, czekaj. Hop. Mnie na duchu. Jej. Dobra, pierdoliłem się. Tutaj. Jest kolejny bloczek linowy. O! Dawaj. O kurwa, co żeś zrobił? Czekaj, zaraz wrócę. Michał, chyba wiesz co, po tym skoku ten nie chce, żebyś wracał. Cicho bądź. Nie chcę pytać. No bo skok zrobiłem, taki nieudany. O, ja na honen to był. No, już. No, też. Już tyle? Koniec? No, nie dasz rady skończyć. Dobra, kurwa, full pizda. Ja się boję. Cześć, świni. Się boję? A tu chyba, właśnie tak, chyba tu byliśmy, tylko my weszliśmy z kołami, Sevik. Poczekaj na Shinjiego, bo on jest zaraz za tobą. Dobra. Wow. O, tu się świeciło. I to jest chyba ten przepis, Sevik.
Tu się świeciło, to widziałem. Okej. Okay. Tu jest ten chyba przepis kapitana właśnie. Tylko jak go wziąć? Tam do was da się doskoczyć, czy...? Czekaj, ja cię przetransportuję. Mi się udało, ale... Niestety są, ne? Właśnie. Kurwa, no jakoś... Na pewno da się tu wejść, Jacek, ale... co ty robisz? O! Wyjątkowy przepis kapitana, bo... Tak, tak on się tu dostał. Bokiem wszedł. No nie wiem. No tu jest dziura właśnie. Której nie zauważyliśmy, dobra, bo skakaliśmy. Wracamy do Bonesa. No. Padłem. Powstań. Power 8. O kurwa, nie. Jednak dasz spierdoliłem. To jakoż mam absolutnie chujową orientację w terenie, to właśnie mi zaprosić. Ja też nie wiem, gdzie to jest, ale otworzyłem inne drzwi, kurwa. I bifa tym samym kluczem? Nie, znaczy nie mam już klucza. A. Ej, możecie tu się do mnie dostać, czy nie? Zaraz zobaczę, bo chwilowo jestem gdzieś w wodzie. Patrzcie. Jak wszędzie już ma tego, bo ten... To. Dopóki znaleźliśmy nowe ten, to lepiej wejdźmy do nowych. No tu, zejdźcie po prostu w dół. Chodź. Co? O kurwa. Dobra, strzelił. Ale padaka. No już myślałem, że się zawiesił. Ale co to jest? Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Książka! Ja pierdolę, ale oro dzisiaj na książki jest robione. Jak fajnie se leży. Mów skeleton arm. Patrz, bo tu jak faktycznie patrzysz na mapę, to się coś przybliża. A? Co jest? A. Co? A. Osłonię iluzję. Magnifying glass! Czyli... Czekaj, żaluzja. Jest światło na górze, które trzeba zapalić chyba. A, faktycznie. Dobra. I tu też. Czyli po trzeciej stronie. Tu też. Po trzeciej stronie? A. Tak. Bo chciałem powiedzieć, że tu po drugiej, tu po tej, po trzeciej. O! Ale wesoło, kurwa. Ale fajne mieszkanie. Blisko centrum, dojazd do sklepów Biedronka, Lidl i dworzec autobusowy. Za jedyne 6000 zł miesięcznie. Ale przyjemnie. Ej, bo to on coś pokazuje tutaj niby. Tak, X jest zaznaczone. Macie pojęcie, gdzie to może być? Czekaj, latarnia, jeżeli to jest... Jest skarb, latarnia. Jeżeli patrzymy ze strony latarni z muru, to jest po lewej stronie. To musimy, czekajcie, to musimy się wpierdolić na... Ciekawe, czy to jest w ogóle to, co robimy teraz, to jest jakiś side quest, czy ten? Nie, Michał, nie, to bardzo bliski ten. A co powiecie na to, żeby zanieść to cholerstwo? No, zróbmy tego, kapitana Bonesa. A no dobra, a gdzie był kapitan Bones? Bo on nie był tu, nie, on nie był tu. On był w którymś z tych... Gdzieś na podłodze. O. Kurwa. Ja popatrzę, gdzie to mogło być, że to było... Trzy... Od lewej strony latarni, nie? To był któryś z tych wraków na pewno. Mhm. Już ci pomagam patrzeć. Nie to. Czy to... Czekaj, czy... Nie, tu jest ten czerwony, to nie to. Nie, bo to się szło po ten przepis, czyli to nie to. Tutaj? Nie, tutaj. Nie, bo tu się szło po kluczyk pierwszy. Kurwa, te ułamki.
Hop, ułamki kurwa. Brando. O, tu też coś jest. Bo to było gdzieś w szachy grali. No. Tylko gdzie to było? To nie było na tym jego statku, prawda? Nie. To był side quest jakiś, gdzie się niechcący wpieprzyłem. Side chesto! Onegai masu. Tere, tere, ten. Juhu, muscle is for me. To nie te miejsce. Nie czas, nie miejsce. Za mną! Okej. Okay. Dam wam sygnał dźwiękowo-wizualny. Okej, dwa. To zasygnalizował. Chodź tu. No idę! Ale nie idę. Na wesele nie idę. Trzy garnitury mam, żadnego kurwa nie założę. O! Potężne pragnienie! Thirsty. Co się dzieje? Tak, to chuja nie pij, jak się wylewa. O! Sorry. Wow! Co jest? Zmagane wpisowe. Pieniądze trzeba! Raczej będziemy się napierdalać teraz ze szkieletem. Ja ciekawe, czy jakbyśmy... To czytaliśmy? Tak. Czy jakbyśmy teraz zdemontowali kurwa kapitanowi głowę i wsadzili tutaj. To czy by zaczął grać. Nie wiem, czy moglibyśmy mu zdemontować teraz, jak on już tam siedzi. Nie wiem, ale... gdzie mieliśmy? A! Latarnia! Lewa strona. Tak? To była lewa? Patrząc od latarni, lewa strona... tego. Czyli to... Mi się wydaje, że... Gdzieś tutaj w tym zaułku. Kurwa, gdzie była ta mapa jeszcze raz? Ja poszukam. No. Bo nie ma tutaj wybrzeża żadnego, żeby... Za tym, co kurwa się nie da odjąć od kapitana, masz szabelkę. Larwy, to... Dziękuję, szkielecie, że chciałeś mi dać larwy. Kurczę. Ja chcę wyjść z wody, dziękuję. Ja musiałem uzupełnić płyny. Dobra, więc gdzie mogłaby być, gdybym był głową? Dobra, wiem, gdzie to jest. Kurwa, wejdź do tego kamienia jebanego. Czekajcie, ja na chwilę jeszcze odwiedzę latarnię, bo chcę coś spróbować zrobić. Spoko. Ej, bo tu jest kolejna mapa. A gdzie? Tu, gdzie ja jestem. Też z X-em zaznaczony. Idę do ciebie. Tam nie wiem, coś jest. Dobra, idę. I chyba jest dziennik? Uuuu! Tak? Gdzie macie? Tu, gdzie ja jestem. Okej. Okay. Zapamiętam sobie. Chyba. Zapamiętam to. Dobra, idę do ciebie, Jacek. To. Patrzę jeszcze na tym wraku, czy niczego nie ma, ale nie ma. Jak ty tam wlazłeś? Normalnie. A, to można wejść, okej, okay, dobra, dzięki. No tam, gdzie się ma? Siema. O! Więc tak, książka jest tu. No, dobra.
Jej, 5 na 5, kurwa, za pierwszym razem. 5 na 5, bez podatników, easy kartka. No, czekajcie, sezon trzeci to jest wydarzenia chyba, tak? Może? Sezon trzeci, małe dzieci, co? A, to się nie świeci, kurde. Trzeci dzieci świeci. Bo zobacz, zobacz, Krystian, widzisz stream? No. Bo chciałem zaświecić tą. Latarnią. Latarnią tego skurwysyna, ale się nie da. No. Nie, już chyba co mieliśmy zrobić z tym, to... Też mi się tak wydaje. No, spokojne wody są zajęte. Bo po prostu tutaj jest takie przejście, które trzeba jakoś odblokować. Czekaj. O-o! Co jest? Okej, dobra, jest git. A, widzę na streamie. Przedriftowałem się ładnie, wszystko zgodnie z planem. Zadania opowieści. Opowieści, piracki. O kurwa, odrzucić? Nie, absolutnie. Co ty pierdolisz? Chciałem tylko sprawdzić, jaki jest podstęp, kurwa, bo mi powiedziało, że pod tabem mogę zobaczyć podstęp. Chyba podstęp. A, dobra, jak to... wy tam znaleźliście? Normalnie. Jak słyszę normalnie. A, no to za późno. Trzeba było być szybszym. Weź mi radę. A, weź mi tędy. Magiczną sztuczkę. Widzę. Okej, okay, widzę, że magiczna sztuczka została odkryta. Hmm. Aha. To tu jest mapa? A tu jest książka. A historię, kurwa, z... A nie, jest pożeracz całunów, tylko jest ten. Pożeracz całusów. A, bo jest w ogóle 5 questów tych nowych z Jackiem Sparrowem. A... Krystian? Okay. Tak? Powiedz mi, jak wchodzisz w dziennik pirata i masz sezon trzeci. O. Ile masz tam napisane, że kiedy się kończy? O kurwa. Za 12 tygodni. Okej, okay. Fajnie masz. A ty, tobie się za ile kończy? Jesteś pewien, że chcesz usłyszeć? No, za dwa dni? 105 436 tygodni. A, to dobra, to mamy dużo czasu. To co, na dzisiaj czasu. Koniec? Nie, no żartuję. Gramy dalej, czekaj, kurwa. Czekaj, na urlopki wrócę. Ja bym pozwiedzał tutaj w Bill Checkpointa i skończył. No, ja też tak myślę. Poczekaj, chcę zobaczyć, jakie mamy oznaczenia w pirackim żywocie. Musimy jeszcze tak, dowiedz się, jaki los spotyka piratów, którzy zdradzają innych. O, coś o Zakopanym, czyli właśnie to chyba musimy odkopać chłopa jakiegoś. Zwróć skarb... Musimy w górę jechać. Aha, Zakopa... Aha. Znajdź sposób na otwarcie drzwi do statku, wolnij więźnia. Wszystko. Kończ piracki żywot. Odkryj dzienniki załogi bezgłowej małpy. O kurwa. Małpa? Ale że Krystian się z małpą nie przywita? Cześć, Mortka. A, cześć, Mortko. Nie, no, ja tak myślałem, że po prostu powiedziałeś Mortka. Ja czytałem dzienniki kapitańskie. Gdzieś tu powinno być coś zakopane. Gdzieś tam, gdzie jesteś. Poczekaj, tak się zastanawiam. To jeżeli gdzieś tu, Michał, to ja ci ufam i też do ciebie przyjdę i też będę gdzieś kopał. Zobacz, Krystian, nie? Bo na tej mapie, na tym dużym statku było, że od latarni bierzesz od nogę najbardziej w lewo chyba. Robisz takiego zawijasa i kopiesz. Teraz w sumie niczego już nie jestem pewien. Dziękuję, Michał, za dobry poradnik. To powinno być tak, że przed sobą masz jakąś taką czarną skałę i od niej możesz w lewo iść. O tym mówisz, tak? No. Czarną skałę. To przed tą skałą jeszcze powinieneś kopać. Okay. Ale gdzie jest kurwa czarna skała? Czekaj. Ja tam przejdę. Znaczy nie mówię, że ona konkretnie jest czarna, tylko jakaś taka duża skała na ziemi, tak? I od niej w lewo. Nie, że przed tą skałą podobno. Przed? O kurwa, ale grządki będą przekopane. Ciemno jak w piździe. Kurwa. O, ale se połowie. Ja tych widzisz tą mapę?
Znaczy ja stoję przy mapie generalnie. O, wiecie co? Ja zrobię chyba łatwiej. Ja pójdę po tę mapę i wy se zobaczycie na streamie. Dobra. Znaczy, to nie jest tak, że ja to też mógłbym na screena wysłać po prostu, skoro przy niej stoję. No, to też tak może być. Cicho. Ty... Who you, to, who to może you ty, Jacek... Boże, to może ty, Sevik, szukaj tam tej drugiej, co chłop sobie śpi, kurwa. W mieszkaniu blisko tego, mieszkaniu blisko centrum Biedronki. Gdzie jest mapa, Jacek? W lewo? Dobra, widzę Sevika teraz, czekaj. Na rozdrożu to jest. Ja nie wysłałem generalnie w tym. A, no to... Widzę mniej więcej, tutaj... gdzie to powinno być, chyba już nawet lepiej widzę niż ostatnio. Chwila. Tak, to jest ten pierwszy zawijas i... Gdzie jest kurwa rozdziałka? Tu jest rozdziałka. No to jest gdzieś tu, gdzie kopaliśmy, kurwa. No. Przejdę tam jeszcze raz, bo wydaje mi się, że mam lepszy teraz ogląd sytuacji. Jesteś pewien? Bo to wygląda dosłownie, kurwa, tak samo. Czekaj, zaraz tam przybiegnę i zobaczymy. Czekaj. Od latarni w lewo. Roztrójka. Jest tak, tutaj to jest ten przód jakby na tej mapie, to. Tutaj w prawo, okej. Okay. Czyli... No, gdzieś, gdzie idzie na 3T. No kurwa, to jest... A to nie jest to miejsce, Christian? To nie jest... Wydaje mi się, że to daleko pobiegłeś. Nie wiem. To powinno być gdzieś tu. Moje, Cebik, wydaje mi się, że biegłeś za daleko, że ty takiej była ta mapa, to odbiegłeś tą prawą od nogę. Nie, zobacz, bo teraz jestem na wprost jakby, jak jest ta mapa. Tu jest ta skała, to jest to. No właśnie... wydaje mi się, że no to serio, nie czy to po prostu to. Nie jest to miejsce, gdzie skarb został zakopany? Czy to po prostu nie ma być taki flavor? Jakby? Że taki smaczek? No zobacz, kurwa. Że tu. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Zobacz, no tu jest normalnie kupa taka, jakby było coś zakopane w niej, ale tu się nie da nic odkopać, więc nie, może to po prostu... No może parę razy trzeba. Może ktoś odkopał, myślisz? Że to już po prostu, no, że to już zostało odkopane. A, ciekawe. Taki flavor. Taki flavor, no. Ja, brother, ja. No, teraz zobaczę tę drugą mapę. To musimy znaleźć... tego. Jakże on był, kurwa. Ten mieszkający. Właśnie Dim idziemy po niego. Benał? Tutaj widzę jakieś rzeczy. O! Tu są ludzie. I oni tu grają szachy też. Macao. No właśnie czekaj, no bo tu jest jakieś przejście, a ty nie widzisz, okej. Okay. Tutaj do środka, kurwa, da się wyjść? Co? Gdzie? Aha. Kurwa! Kobiety są, aha. Gorące, aha. Słucham cię, Dim. Gdzie jest ten? Tam jest ten. Kurwa. Coś tu się dzieje, ale nie można tu wejść. Gdzie to kurwa jest? Tu jest. Jakby to teraz... Nie! Nie! Nie mogę tego rozpalić! Nie! Nie mogę tego odpalić! Nie mogę tego odpalić! No to chciałeś odpalać. No bo tutaj jest takie... No bo tu jest takie przejście, które jest to opuszczone jakby. Ty, a mogę tu doskoczyć po prostu, lmao. Nie mogę! Tu jest niewidzialnością! Jaki skom!
Zostałem oskamowany! Ty! Gdybyś no... tylko był lepszym graczem. Jakie stinki ci! Dobra, kurwa, szukać tego chłopa. No kurwa! Zamknij dupę, kapitanie! Ale boner killer w tym momencie. Przykro mi się zrobiło. Tak? A ty robisz co? Stoję. No to rusz się, kurwa. Bo jeszcze raz szukacie teraz tego chłopa z mapu, czy? Tego chłopa coś tak. Tak. Standing around at the speed of sound. Tutaj jest szachista. I to podejmij niezamaskowany. Zamaskowany szachista! W Ludwiczku był zamaskowany szachista. No. Yep. Potwierdzam. Tędy się kurwa nie przejdzie. Follow me. Set me free. Mimo, że tutaj coś jest. Trust me and we will escape from the city. Follow me. O! Set me free. Już znalazłem go? Escape from the city. Żeby nie było, jestem od strony wejścia. Ej, chłopaki. Co? A wiecie, że... Dead men tell no tales. Ok. And? Kurwa. Ok. Kurwa, and. Nie ta strona. A która strona? Z której, gdzie to się wchodzi? O, tędy, dobra. Jest. Aha. Okej. Okay. I on po... Zgak na tarnię. Piri, piri, piri. To jest. Przy... Kurwa, no podnieś to. To same rozbite, kurwa, te. Czaszka. Co się dzieje? Halo? Kurwa, debile, zostawcie no to. No ja nic nie ruszam. To jest przy... Kurwa, jakieś skamieliny. Przy jakimś porcie drewnianym. Na którym jest namalowana ta... Tabliczka taka śmieszna. A to się znajduje wszystko na, od lewej strony. Tak. Czekaj, na chwilę muszę to zdjąć, bo... Bo to się tyczy drugiego wyzębienia, jakby. Chyba uzębienia. Gdzie on pokazuje dokładnie? Ja go nie rozumiem. Zauważ, że jak staniesz pod kątem, to to i tak ci będzie pokazywało to samo miejsce, więc... No. Czekaj. Pierdolę cię po prostu na latarnię. Aha, widzę, gdzie to jest. Hop, hop. Od latarni morskiej w prawo trzeba iść. I jest taki połamany statek. Na pół. Tak od latarni w lewo. Nie no, zobacz. Tak. Zobacz na streamie. No patrzę na streamie, ale co no? Zobacz, czekaj, pokażę ci lupą. Lupą. Zobacz, chodzi mi o to miejsce, widzisz? Tutaj. Tak. To jest to miejsce, tu. Tu. Jak, co? Tu, no tu, no tu. No, ale co tu, ale co jest kurwa tu, no tu, no. No zobacz, że od, idziesz od latarni, tędy, 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 tu. Że idziesz lupa... tędy, 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 tu. Lupa dziwnie inaczej pokazuje tędy, trochę. Tędy, nie, no to jest to miejsce. Nie, to weź podnieś kurwa lupę. No zobacz, no jest tak samo ustawiony, jest ten taki ten, o, taki, taki, taka szara krecha, taki jakby mostek. I to jest tu. Taki mostek, a gdzie są te no tu. Kurwa flagi palestyńskie? Kurwa, idę tam. No ale to nie są kurwa te flagi palestyńskie. No,
To jest tu! No o, i... Pokaż mi jeszcze raz to na chwilę. Tu pacycki, sam sobie pokaż. Jak mi nie ufasz, to ja ci będę musiał pokazać sam. Idę od latarni. I tu jest statek w pół połamany. I tu jest mostek i tu gdzieś jest. To tu jak w mordę strzelił coś powinno być. Ale nie dokładnie. Tu gdzieś w pobliżu. Mam! 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 Znalazłem! A kurwa i co? I co? I co? O jest kurwa. Co znalazł? I kurwa moje. I jego kurwa. Dobra, teraz skaczę kurwa z tego. Nara. Przewoźnik. Ale żem kurwa zrobił. Ty, ale yes. To nie wygląda kurwa tak samo. No o. Chuja, wygląda, totalnie wygląda. Kurwa, no nawet palmy były inne. No. O, ty! O, Ale potrzebujemy klucze. Żeby to otworzyć. Co? Ty, Christian! Przecież tam jest quest. Gdzie? No checkpoint. Ale ja... A bo to jest ta! O kurwa. Ja myślałem, że jestem u prawdziwego przewoźnika. Ty, ja nie mogę stąd wyjść, kurwa! No. Ja pierdolę. Dobra, nic się nie dzieje dalej, więc ja nie ruszam. Dobra, to my jeszcze spróbujemy się rozejrzeć. No. Bo jeszcze trzeba znaleźć ten, kasiorę. Ale to nie było w tej I skrzyni? Klucz. Trzeba znaleźć jeszcze klucz. Gdzie A co w skrzyni było? No klucz trzeba znaleźć do skrzyni. Aha, do skrzyni, bo było tak. Jeszcze, że... Pur dogi. Trzeba znaleźć. Dogi. Cześć, team, trzymaj się. Video game dogi. Kurwa, no, wypuśćcie mnie z tego statku, już nie chcę być martwy. Może da się jakoś wypierdolić. Cały czas zastanawiam, kurwa, czy to miejsce... Nie, no to totalnie. To musi być po prostu flavor. Jak nic. A gdzie jest klucz? Zamknij kurwa rej. Poczekaj, tobie chodzi o to miejsce, gdzie złoto było? Tak. No, a może właśnie to miejsce to trzeba latarnią tam poświecić. A gdzie to było? Weź. Ja ci pokażę. Ho, ho, ho. Aha. Oho. Zaprowadzisz mnie? Znasz skrót? Znam skrót. Bo taki całkiem niezły się okazuje jestem w te mapy, no. No. Tędy. Tutaj. Aha. Temdyk. I... Zobacz, to było to miejsce, tu. No tu tak, jest... Tak, to było to miejsce. To. Potwierdzam. I to jest Aha. To zaznaczone X-em. No to musi być to jest tylko flavor. Ale spójrz, bo te monetki... No. ...się komuś osypywały. No. Jakby i za nimi. Ty, faktycznie. Ty kurwa. I tędy i kurwa chuj! Trzeba tam wejść. Tam A na... nie da się poświecić? Ty. Chyba, że coś tu wykopać. A obświecisz? O kurwa, nie zdążyłem na bitwę o port. Ajajaj. Ajajaj. I tu jest kasa. Złoto. Ja tu idę za tym złotem, nie? Aha. Złoto. Złoto. Tu. Ty, a faktycznie kurwa! Chciałbym nie wpadać. Tędy. Pierdala ze złotem ktoś! Tutaj. I tu. Pringles Savarian Flavor to tu. Jest po prostu solone. Ty. No sumie tak. I co? I co dalej? Ha? Czekaj. Kasa, misiu, kasa. Ale spróbuj kopać może. Nie, tu nie da się. No to jest znowu kolejna wielka dziura. No spróbuj się kopać. Tam może, czekaj, ja na pewno tam na rozdrożu było... w tą stronę dobro poszło? Tak. Bo tam może jeszcze jeden było, wiesz, wyjście. No kasa jak nic prowadzi tu. A ja tam znaczy, nie idę, bo mnie zamknie w quest. A w lewo w krzaki? Tam co było? Że gdzie? No krzaki, no ja mam opóźnienie na streamie, to ciężko. Tu? Nie. Poczekaj, no. W ten krzak? Jakoś tak. Znaczy, no jakoś tak coś by się wydawało, że można było tam przejść chyba. O, no tam. Nie. No to jest...
Kto to prowadzi do... Jacek se kurwa kopie. No, będę kopał. Jak tam mi dobrali? Coś ze skrzynią chyba można zrobić. Kurwa, no wypuśćcie mnie stąd, proszę. Ja skopię całe to miejsce. Wykopię. No, najlepsze. Ty kopaj, a ja idę się rozejrzeć jeszcze dalej. Dobra. Gdzie jeszcze coś zostać mogło? No, dalej mnie skręca zaraz ten. Krystian zaraz zobaczy na streamie, o co mi chodzi, o które miejsce. Znaczy, no ja patrzę. No. Goldman, the ferry man, dum, pee and run. Larwy. Mianowicie, o co mi chodzi? O to mi chodzi. O to mi kurwa chodzi. Tu, okay. Tu, zobacz, tu. Tu kurwa. No, coś jest, no. No i nie wiem, co z tym zrobić. Próbowałem to zaświecić, ale to nie działa. Aha, bo tu jest jeszcze coś takiego. No. A ja nie widzę nigdzie żadnej lampki latarni, żeby ją móc odpalić. Żeby to zadziałało. Nie wiem, czy to u przewoźnika się nie zrobi. W sensie, ja boję się tam gdzieś dalej przechodzić. Wróciłeś tam to granatem, ale to chyba nie powinno działać. Chociaż w sumie skąd ty wziąłeś kurwa granat zapalający? No normalnie, miałem go w ekwipunku, jak robiliśmy, przechodziliśmy na... LOL. Ale to nie powinno tak być. Się przecież zabierało nam. Ale to nie, to taki loot, że skarby, a nie, że to co posiadamy w ogóle. Książka coś więcej? Nie, książka nic więcej. A jak przejdziesz tam dalej, Sevik, to co tam jest? Bo ja tu nie byłem. A nie, czekaj, to jest na samym początku. Tak. My stąd przyszliśmy. Tak. Że tu gdzieś nie ma nic, co by można by rozświetlić. Ale gdzie to prowadzi w ogóle? Że ten mostek, który jest opuszczony? No. Ja nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć właśnie, bo mnie wkurwia to. No bo on to. Jest gdzie, czekaj, bo... Telepiesz, ja nie wiem gdzie on jest w ogóle. Aha, po tej prawej od razu. No. Tam nie można zaskoczyć, żeby zobaczyć. No nie, no tam jest niewidzialna ściana w ogóle, jak próbowałem tam pójść. A weź tu skocz. Bo tu... O, ups. No tak, w ogóle nie mogę tam. Ale no mówię ci, że jak próbowałem to zrobić normalnie, to była niewidzialna ściana. W sensie normalnie, no jak próbowałem przeskoczyć jakoś ze skałkiem. Ze skałkiem. Kurwa mać. Najgorsze jest to, że nie mogę się teraz ruszyć tam. No. O, piraci mi się zawiesili. Ups. O nie, dobra. Żegnaj. Bo Windows... Nie, bo jebnałem niechcący Windows Key'a. Świecą rzeczy. Chyba nie wiem. To już na pewno byliśmy nie raz. Wejdę może na ten statek, zerknę co tam się dzieje tylko. Dobra, na razie tutaj i tak przecież można wyjść i powinno nas od checkpointa po prostu tutaj jebnąć, nie? Potrzebna lampa, to tu nie będę zapalał. Beczki kul armatnich. O kurwa, kul armatnich, to ile? Ja pierdolę. Żywność, ja pierdolę. A, tu nic nie chuj ma. Widzę. A jak tutaj spadnę... Tu jest a, tu jest ten gość z... no. Odpalać czy nie odpalać? A, odpalę. Przejście dalej. Jest trumna, pokrywa sarkofagu, podnieś. Czaszki. Zapal podnosząc lampę. Może, nie? Ha. Nie mogę, kurwa, armatą. Prosto. Nie mogę.
Gdzie pieniądze nigdzie więcej nie ma takich, żeby prowadziły gdzieś indziej? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Kurwa, no tak, wszystko jest zapalane latarnią, co mogło być. Tam jest jeden statek jeszcze z całymi żaglami. A nie, to jest wrak chyba tylko. Tu nic nie ma. O. Co z armatami? No jojo. No, chciałbym, ale nie można. Dobra, a spróbujcie do tego do tej czerwonej łódki się wpierdolić. Aha. W sensie tam dalej, co on gadał. No wiem, o co chodzi. Jeżeli postęp sezonowy niedostępny, a już wrócił, zajebiście, dzięki. W najgorszym wypadku to... Tu są jakieś kurde drzwi, które się kluczem otwiera w ogóle. No właśnie, no to też trzeba klucz. Stąd ja myślałem, że najpierw mówisz o tym kluczu, do tego. Zamiast do skrzynki. Czyli musimy znaleźć pieniądze i... Klucz. No. Dwa klucze w sumie, bo jeden do skrzynki i drugi do tych drzwi. Tak. Ja jebę. O! To jest. Nie rozmawiajmy o tym. A, dobra. Who you have pirate lives for me. Dzięki. Dobra, lepiej. Okej, okay, lepiej. Lepiej? Dobra. Ale se połowie rybkę. Bo to jest jedyne, co mogę kurwa tu zrobić. Na pewno nie było nic więcej. O! Czyli można otworzyć po prostu mało. Która? Tutaj, gdzie była ta sekretna receptura doktora Edgara. A. Znaczy nie, ich się chyba wcześniej nie dało. Bo ja specjalnie sprawdzałem, czy potrzebny jest klucz, czy coś. A. To chyba dopiero wiesz, co jest na... Jak weźmiesz i podniesiesz, to żeby osoba, która była w środku, mogła wyjść. No, dawaj rybko, chodź tu. Wow. No wchodzicie do tego czerwonego tego? Już tam idę. Tak się rozglądam, patrzę, ale... Jacek to chyba kopie cały czas, kurwa. No. Jacek, rezydent śpiący. Jacek Kopowicz. Wykopowicz. Najlepsze wykopki 2021. Don't tell me. No, chuj z tym kopaniem, coś tu nic nie będzie. Kurwa jebana, wyrywna ryba. Są jakieś kości niby? Jest coś kurwa, grał. Kości. Zostały rzucone. Kurwa, no jebana. Go. Zmęcz się szybciej. Jebany kurwa karp. Może nie umarłych to też powinnaś być kurwa. No ty. A, Michał, co tam ciekawego? No patrzę. No nic. Znaczy, żeby już tam może przejść dalej, tak jak on kazał, nie? Chyba. O! Złowienie ryby, dziękuję. Tak, bo chyba w tej opowieści trzeba było złowić rybę. Tak? Tak? Nie, czekaj, wait. Gdzie to kurwa było?
Bo jest tak, achievementy są takie. Dowiedz się, jaki los spotyka piratów, którzy zdradzają innych piratów i jest coś zakopanego. Jest, zwróć skarb jego prawowitemu właścicielowi. Prawowitemu było quote by quote. Znajdź sposób na otwarcie drzwi do statku, to wiemy, gdzie jest. Odkryj tajemnicę Sailor's Grave. Uwolnij więźnia. Ukończ piracki żywot. Czyli to, no to chyba to jest cały ten quest. Odkryj dzienniki bezgłowej małpy. Zdobędź wszystkie oznaczenia. Nie wiem, kurwa, gdzie, co, jak na razie. Ja bym ogólnie kończył, jak już mamy tego checkpointa, ale jakby... Same. No, po raz 50 przeczesanie terenu, nie wiem, czy coś da. Mogę być szczery. Wrócimy tutaj z czysto głową. Aha. A. Może jak się odblokuje to przejście dalej tam, co był ten mostek, to byśmy coś tam, co by coś więcej się znalazło. Na razie to chyba byłoby na tyle. No jak chcecie. No mistyk nie osobiście. No to dobra, w takim razie... Widzowie... No całe życie już zostanę, kurwa, przewoźnika. Ty zostajesz nowym przewoźnikiem. Taki był, kurwa, plan. No ja zawsze byłem przewoźnikiem. Wpierdalania się w skały. Jeszcze ja? Także co, grabi dla was. A właśnie, Shinji, w przyszłym tygodniu robimy pierwszego Ace Attorney'a. Niedzielę. Doskonale. Super, dobra. No to trzymajcie się ciepło. Cześć. Nara. Cześć.